Publiczna debata zmiany geopolityczne 2016-2017 Świat, Europa, Polska. Z udziałem ekspertów, dyskusją i pytaniami od publiczności. Pan profesor Roman Szul. Zapraszamy. Proszę zajmować miejsce. Pan profesor Jan Bent. Profesor Mirosław Sułek. Pan profesor Piotr Eberhardt. Profesor Paweł Soroka. Pan profesor Artur Szybiński. Pan profesor Julian Skrzyp. Nie ma jeszcze. Mecenas dr Jacek Bartosiak. Zapraszam serdecznie. Dr Leszek Sykulski. Pan redaktor Romuald Starosielec i pan Oskar Pietrewicz. Zakładam, drodzy Państwo, że jeżeli dojadą osoby, które zostały wyróżnione, to będziemy mieli okazję wręczyć nagrody przy udziale publiczności. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Witold Wilczyński, mam honor pomagać w przeprowadzeniu tej debaty i nie zwlekając chciałbym zadać pierwsze pytanie dla profesora Siwińskiego, jeśli można, o koncepcje geopolityczne i ich wpływ ewentualny na rozwój sytuacji w świecie. Proszę Państwa, ja moim zamysłem, z którym się podzieliłem z organizatorem tej debaty, moim zamysłem jest zburzenie Państwa spokoju i dlatego zaczynam od zadania pytania, dlaczego projekty geopolityczne, zwłaszcza te najbardziej ambitne, się nie udają. No tutaj jest, pod tym pytaniem kryje się taka negatywna ocena wiarygodności wielu tych projektów geopolitycznych. Oczywiście odpowiedzi mogą być różne, bowiem powodów, dla których te projekty geopolityczne się nie udają, to jest dość dużo. Natomiast mnie zależałoby na tym, żeby zwrócić uwagę na aspekty metodologiczne, na błędy metodologiczne czy słabości metodologiczne podstawowych projektów geopolitycznych. Żeby nie być gołosłownym, przypomnę takie wydarzenie z 2010 bodajże roku. Fiasko takiego poważnego projektu geopolitycznego, jakim było utworzenie Unii Śródziemnomorskiej. W bieżących kwestii można powiedzieć, że taka negatywna ocena także zaczyna dotyczyć Unii Europejskiej. Tutaj dr Sekulski opublikował tekst bardzo krytyczny dotyczący Trójmorza. No, wszystko wskazuje na to, że ten projekt geopolityczny Trójmorza jest bardzo kruchy. To słowo kruchy najlepiej charakteryzuje właśnie ten taki stan niejasny. I powołam się teraz na pewien cytat, na pewną wypowiedź jednego z greckich intelektualistów zajmujących się strategią polityczną. Ale zanim powołam się na tą wypowiedź, chciałbym odpowiedź na jedno pytanie podstawowe. Czy to jest dobrze, że te projekty geopolityczne się nie udają, czy źle? Z naszego punktu widzenia prawdopodobnie dobrze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że te projekty są niebezpieczne, zwłaszcza dla krajów średnich i słabych, i mają zawsze bardziej lub mniej ukryty wątek imperialny czy ekspansjonistyczny. I drugie, że skoro my patrzymy dość krytycznie na te projekty, możemy
dopracować, wypracować lepsze podstawy metodologiczne. I to jest pierwsze uderzenie, jeśli chodzi już o zagadnienia metodologiczne. Brak jednej z zasadniczej kwestii, ona nie jest uwzględniana, mianowicie topologii. Topologii nie w znaczeniu czysto matematycznym, ale w znaczeniu społecznym. Otóż stosunki pomiędzy różnymi krajami czy różnymi państwami nie są brane pod uwagę jako rzecz zasadnicza, lecz są skrzętnie pomijane. To jest dość, oczywiście okazjonalnie w dyskusjach, w różnego rodzaju publikacjach ten wątek się pojawia, ale w tych projektach geopolitycznych ten wątek znika. Topologia. A przecież my mówimy o przestrzeni. Prawda? Zastępujemy słowo przestrzeń określeniem geo. Widzimy tą przestrzeń taką płaską, niemal geograficzną, ale tu chodzi o topologię. A zobaczmy na przykład sytuację szczególną. To jest przykład problemu topologicznego, że my operujemy przestrzeniami nie zamkniętymi, tylko otwartymi. Na przykład Europa jest przestrzenią otwartą. To, że to jest przestrzeń otwarta, poważnie utrudnia realizowanie ambitnych projektów geopolitycznych. To jest pierwszy element. Drugi, który z tym się wiąże w całość, to jest nieuwzględnianie doświadczenia historycznego poszczególnych państw czy narodów. Tu lepiej wykorzystać określenie narodu, dlatego że potencjał historyczny on jest właśnie skupiony w formacjach narodowych. I tutaj, proszę Państwa, jest to oczywiście maniera, która przewija się w różnych dziedzinach. I w ekonomii, i w socjologii, nawet w naukach historycznych, gdzie o tym doświadczeniu historycznym zapomina się często, nie uważając, że ono ma znikomy albo żaden wpływ na podejmowane rozwiązania konstruktywne, projekty geopolityczne lub destrukcyjne, te projekty geopolityczne rozwijają. Mamy tutaj do czynienia z dwoma elementami podstawowymi, łącznie one są określone mianem chronostrategii. My mamy geostrategię, w której brakuje chronostrategii. To nie jest moje określenie, to jest określenie jednego z intelektualistów, o którym wspomniałem i którego zamierzam teraz przytoczyć, zacytować. Nieprzypadkowo to jest Nikos Lygros. Sugeruję zainteresowanie się tą postacią. Bardzo interesująca postać. Grecy przeżywają problem strategiczny, więc wiemy, że bardzo poważny problem strategiczny. To jest Turcja, Niemcy, prawda? Izrael. On pisze następująco, to jest krótkie streszczenie. Widzimy wszystkie opcje te strategiczne, a nikt nie widzi kosztów. Nie ma żadnej wartości bez żadnych kosztów. Nie ma wyboru bez ponoszenia kosztów. I tej właśnie kwestii warto poświęcić więcej uwagi, bo jeśli powiadamy, że szczęśliwie udaje nam się nie poddać różnym ambicjom strategicznym, imperialnym ambicjom strategicznym, to mimo wszystko my ponosimy koszty. I proszę Państwa, tu chciałbym znowu nawiązać do pana wypowiedzi pana Skulskiego. Trójmorze, czy wcześniej w tej wersji pierwotnej Międzymorze Georgia Friedmana, to jest koncepcja, która jest bardzo kosztowna. To są koszty ryzyka, to są koszty mobilizacji sił
I nie ma tutaj tych dwóch elementów podstawowych, o których mówiłem. Nie jest uwzględniony element topologiczny i nie jest uwzględniony element doświadczenia historycznego. Tam są oczywiście jakieś bajeczki historyczne o tym, że Polska jest krajem takim, owakim, nawet unosi się w sferę metafor, w sferę poezji. Wydman, nawiązując do jednego z wierszy na temat osamotnienia i tak dalej, że Polska jest taka biedna, samotna i tak dalej. Ja nie chciałbym tego rozwijać. Chciałbym zwrócić uwagę na te dwa elementy, na te błędne, słabe punkty. Chociaż, szczerze mówiąc, to my mało wiemy o tych projektach strategicznych. Te projekty jawne, projekty strategiczne, one niestety często są wystawione na zewnątrz jako zasłona skrywająca faktycznie już ukrywane tajne projekty strategiczne. Ja sądzę, że jawne że tylko te tajne, ukryte projekty strategiczne są wiarygodne, bo sam fakt ujawnienia jakichś projektów na zewnątrz powoduje pewne osłabienie tej wiarygodności. Tyle celem mojej prowokacji, żeby tu zburzyć ten święty spokój, jaki często spotykamy w środowiskach akademickich. Dziękuję. Pan profesor Siewicki, projekty strategiczne, projekty geopolityczne. Czy są pytania z sali? Ewentualnie od innych ekspertów w tym zakresie? Pan profesor Szczegół. Projekty geopolityczne, czy to są dobrze, czy złe? Toż, i dlaczego one się nie udają? No, za projektami geopolitycznymi musi być siła, musi być wola, muszą być środki. Także jedne się udają, drugie się nie udają. Projekty geopolityczne mają to do siebie, że napotykają na opór. Hitler miał projekt geopolityczny, prawie mu się udało. Napoleon też miał projekt geopolityczny. I nie można powiedzieć, że trzymali je jakoś pod korcem, no wyraźnie próbowali realizować. Także no, powodzenie projektu geopolitycznego zależy, mówię, od siły, jakim się dysponuje. I czy to dobrze, że się nie udają? Jedne się udają, projekty drugie się nie udają. Unia Europejska jakoś funkcjonuje. Unia Śródziemnomorska nie funkcjonuje. Partnerstwo Wschodnie, każdy wie, jak to funkcjonuje. Także nie ma jakiejś reguły. Po prostu różne są projekty i różne są reakcje na te projekty. Tyle bym powiedział. Czy kontynuujemy temat? Tak. Dobrze. Panie prezesie? Mam takie pytanie. Bardzo fajnie pan określił koncepcje geopolityczne, które chyba nie są geopolityczne, bo skoro nie ma tego przedrostka geo, nie uwzględniają geografii, to dlaczego mają być geopolityczne? Może są po prostu polityczne, a pan nazwał te polityczne projekty geopolitycznymi. Bardzo fajnie tutaj to jest określone przez wielu geografów, które są w polskim towarzystwie geopolitycznym, że jest to zemstą geografii. A jeszcze niedawno w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym, bodajże 2 lata temu, pan dr Rojek z Uniwersytetu Jagiellońskiego to samo, co pan innymi słowy nazwał przekleństwem imperium, czyli pewne dążenie państw do zagarniania terytorium przynajmniej w swoich ideach. Chciałbym jeszcze zapytać, bo skrytykował pan pewne koncepcje geopolityczne, które moim zdaniem nie zawsze były geopolityczne, natomiast było to mowa także o projekcie Międzymorza. I chciałbym się dowiedzieć, jak pan widzi jakieś alternatywy wobec tego projektu? Mnie się najbardziej podobał wypowiedzi pana profesora ten fragment dotyczący projektu Napoleona, bo tam padło słowo, że prawie udało się ten projekt zrealizować. To słowo prawie dotyczy także innych projektów. My rozważamy te projekty współczesne.
Ja powiem, że również projekt, czerwony projekt, prawda? Czy projekt komunistyczny też się udał prawie. No ale to nie chodzi o to, żeby tutaj rozważać, czy one są lepsze, czy gorsze, tylko chodzi o to, żeby widzieć te słabe punkty, po to, ażeby te nasze analizy i projekty były bardziej udane. No tutaj, jeśli chodzi o to słowo, określenie geopolityczne. Proszę Państwa, to jest związane w tej chwili bezpośrednio z manierą tworzenia map, nowych map ustawiających nowy porządek, czy europejski, czy światowy. Tak jak to u Friedmana, ale zauważymy, że również w rosyjskich publikacjach też takie właśnie rozwiązania są przyjęte. I dzisiaj na zewnątrz to te projekty geopolityczne, one są rozpoznawane poprzez to, że tym elementem docelowym jest jakaś mapa, nowa mapa Europy, świata i tak dalej. I to jest ten element. Natomiast jeśli chodzi o Międzymorze, ja tutaj powiedziałem bardzo krótko, że to jest ahistoryczne podejście, że to jest podejście nietopologiczne. Natomiast ten projekt jest obciążony bardzo wieloma innymi wadami. Przede wszystkim jest to projekt, który jest fragmentem szerszej koncepcji geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, a nie jest czymś, co jest autonomiczne, niezależne. Prawda? I drugi element, ten projekt ma charakter nie tyle strategiczny, ile dość niejasny, dlatego że on jest bardzo silnie związany z próbą włączenia w orbitę wpływów Stanów Zjednoczonych, silniejszego włączenia w orbitę wpływów Stanów Zjednoczonych Rosji. I w zależności od tego, jak to się potoczy, w jaki sposób Rosja zostanie włączona w orbitę Stanów Zjednoczonych lub wydobędzie się spod wpływów Stanów Zjednoczonych, w zależności od tego będą się ważyły losy Międzymorza. W Międzymorzu mamy do czynienia z sytuacją tą, którą Pan zaznaczył. Właśnie tam jest wycofana jest Ukraina, prawda? Ale tam jest druga Ukraina. To jest Chorwacja. Chorwacja to też jest Ukraina. Ja to mówię w skrócie, ale to są dokładnie kraje, które mają bardzo niskie doświadczenie historyczne i mają bardzo silne skłonności ekspansjonistyczne. Ale jest to czynnik destrukcyjny. Dziękuję. Proszę. Tu Pan Profesor wspomniał o tej koncepcji Trójmorza, to nie Międzymorza, tylko Trójmorza. To jest, zresztą będziemy na ten temat mieli jeszcze referat. Niemniej jest sprawa niezmiernie ważna i chciałbym tutaj podać kilka informacji. Koncepcja Trójmorza w dużym stopniu to jest koncepcja polska, którą zaproponował prezydent Rzeczypospolitej, pan prezydent Andrzej Duda. Prowadzi go i tak ma nad nim pewną kuratelę jego gabinet prezydenta, w tym pan profesor Szczerski. I ten projekt jest niezmiernie teraz aktualny i uważam, że Polskie Towarzystwo Geopolityczne powinno się tym projektem zainteresować, no i tutaj wziąć jak najbardziej aktywny udział. Więc jest taka rzecz, że patronuje temu projektowi pismo, to jest takie kwartalnik wychodzący w Krakowie, Arkana. I on przygotował ankietę na temat Trójmorza. To jest, pierwsze wypowiedzi są, w tym jest również moja wypowiedź na temat tego Trójmorza. Więc ja tutaj chciałbym zasygnalizować Państwu, że jest ten numer Arkan. No i że tutaj można do Arkan wysłać swoje wypowiedzi i oni tutaj gwarantują publikację.
Profesor Andrzej Nowak jest chyba na ziemi, nie? Nie, nie jest. Andrzej Nowak teraz jest, zaraz sprawdzę, ale jest chyba... Andrzej Nowak jest dawno zrezygnował, chyba jest Waśko. No, zaraz jeszcze sprawdzimy, ale... W tym razie tam w tym środowisku funkcjonuje. Tak, to jest w krakowskie, oni funkcjonują w Krakowie Dunajskiego. Tak, Waśko jest. No, także ja uważam, że my tutaj powinniśmy albo tutaj zająć stanowisko oficjalne Polskiego Towarzystwa, ale lepiej można, że my byli pewne wypowiedzi autorskie, co jest to mniej obligatoryjne. No więc w mojej wypowiedzi, ale tutaj nie będę o tym mówił, bo zresztą będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali, ja powiedziałem, że to jest bardzo dobra koncepcja, tylko powinna być koncepcją gospodarczą, ekonomiczną, planistyczną, ale absolutnie nie geopolityczną. Bo no jeżeli to będzie koncepcja geopolityczna, to jest bardzo sprawa, zaczyna być ryzykowna, niebezpieczna. Do Trójmorza ma należeć 12 państw, to są 3 państwa bałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, to jest ważne, następnie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. 12 państw. I już tutaj te 12 państw złożyło akces do Trójmorza. Czyli to już jest sprawa realna, rzeczywista. To nie jest jakiś projekt, to już jest pewna... Ale jak do projektu ekonomicznego? Tak, jako do, tak, do, tak, tak. Nie do geopolitycznego. Nie, tylko do gospodarczego. I tu jeżeli gospodarcze, no to jest mało ryzykowne. No nie wiem, jest jednak, że ten problem jest aktualny. I tutaj uważam, że nasze różne indywidualne autorskie wypowiedzi były bardzo pożyteczne. Czy ktoś jeszcze? Pytanie? Tu z sali? Ktoś ma podniesioną rękę? Już ma z tej strony w aspekcie tego, co mówił pan profesor, ujęcia historycznego i też topografii. Mam takie pytanie, mi się zrodziło, jakby pan profesor odniósł projekty geopolityczne w aspekcie regionalizacji, czyli procesu wydzielania się regionów. Czy ewentualnie właśnie projekt Trójmorza nie jest taką próbą wydzielenia się regionalnego pod względem i topografii i ewentualnie też w ujęciu historycznym jakiegoś dodatkowego, nowego regionu w Europie, który mógłby być też jakąś kontrą do Unii Europejskiej, albo może próbą ewentualnie wydzielenia się z Unii Europejskiej jako projektu regionalnego. Czy to nie jest jakaś próba stworzenia też jakiegoś subregionalnego tutaj tworu, że tak powiem kolokwialnie, który mógłby mieć jakieś silniejsze oddziaływanie niż tylko ekonomiczne? Dziękuję bardzo. No to byłoby bardzo... Jeżeli ta koncepcja miałaby być alternatywą dla Unii Europejskiej, to byłoby bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, prawda? Bo to w takim razie to byłaby taki rozłam Unii Europejskiej, tworzenie, w dodatku tworzenie bloku państw najbiedniejszych. Prawda? Czyli tutaj ja uważam, że ta koncepcja dla Polski byłaby wtedy bardzo niebezpieczna. I awanturnicza nawet trochę. Jak was zdanie można? To znaczy, ja tylko przypomnę, że na poprzednim zjeździe też o tym dyskutowaliśmy i takie padały głosy, ja sam chyba też o tym mówiłem, że to miałoby sens jako alternatywa wobec Unii Europejskiej, gdyby ona się rozpadała, gdyby się rozpadła, to wtedy ewentualnie miałoby to sens. Natomiast prezydent Duda, jego ludzie, minister Szczerski to forsują jako projekt w ramach Unii Europejskiej, właśnie o charakterze ekonomicznym, dopełniający jakby projekt europejski. Proszę Państwa, nie, problem oczywiście jest bardziej złożony. Ja chciałbym powiedzieć, że jako ekonomista bardzo wyraźnie, że warunkiem rozwoju ekonomicznego jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo narodowe. Oczywiście w tej sytuacji, w której się znajdujemy, to bezpieczeństwo nie może opierać się na własnych siłach, to musi być współpraca wielu państw. Chcę przypomnieć, że Unia Europejska nie jest ani NATO, nie
te organizacje nie są organizacjami, które gwarantują bezpieczeństwo narodowe. Bez którego, nawiasem mówiąc, jak wspomniałem, rozwój gospodarczy jest iluzoryczny. I tu mam jak gdyby dwie płaszczyzny rozmowania. Jedna płaszczyzna to jest porządek, tam w sensie geograficznym, porządek europejski, kto do czego, do jakiego bloku należy i tak dalej. I drugi to jest ta płaszczyzna mniej ambitna, ale bardzo realistyczna, realistycznego podejścia, troski o bezpieczeństwo nas, szczerze mówiąc, nie powinna interesować Unia Europejska. Nas powinno interesować bezpieczeństwo Polski i rozwój gospodarki narodowej. Unia Europejska przeżywa w tej chwili, wszyscy wiemy o tym, bardzo duży stres, bardzo trudną sytuację. Elity unijne kompromitują się niemalże całkowicie. Są to silne tendencje ośrodkowe, historycznie już powstałe. A więc my z tą Unią Europejską nie możemy wiązać zbyt dużych nadziei na przyszłość. I proszę zobaczyć, w Unii Europejskiej pojawiły się nowe koncepcje kilka dni temu, prawda? Koncepcja integracji poprzez siłę militarną, prawda? Budowanie wspólnego kompleksu militarno-przemysłowego. Oczywiście ta koncepcja, ona ma charakter zachowawczy. Międzymorze też ma charakter zachowawczy, jeśli chodzi o wpływy Stanów Zjednoczonych na Europę. Większość tych koncepcji ma charakter zachowawczy współcześnie, a to jest nic dziwnego, ponieważ mamy do czynienia z globalnym kryzysem ekonomicznym. W ramach globalnego kryzysu ekonomicznego zagrożenia są tak silne, że te tendencje zachowawcze są często jedynym sposobem obrony już osiągniętej pozycji, zagrożonej zresztą przez dalsze, przedłużające się kryzys. Ja się niepokoję tym, że w Polsce udaje się, rząd udaje, może i my w dużym stopniu jako naukowcy udajemy, że kryzysu globalnego nie ma, albo że do Polski on nie dociera, nie dotyczy i tak dalej. Proszę Państwa, to jest bardzo duży błąd w podejściu do rzeczywistości, ponieważ jeśli my uważamy, że kryzysu nie ma, to go na pewno nie będziemy zwalczać czy rozwiązywać. To jest oczywiste. I my w tej chwili sami jak gdyby pracujemy na rzecz pogłębiania się tego kryzysu. To, co mówimy na temat o tych konfliktach i próbach znalezienia nowego porządku, to jest w istocie rzeczy reakcja na ten globalny kryzys ekonomiczny. Tego do lat 10. obecnego stulecia nie było. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania do projektów geopolitycznych? Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem do pana profesora Soroki. Pytanie brzmi, jak czynniki ekonomiczne wpływały na sytuację geopolityczną w ostatnich latach? Bardzo prosimy o wypowiedź. Nie muszę w tym gronie mówić, że takie główne powody przemian geopolitycznych to są albo wojny, albo właśnie jakieś istotne procesy ekonomiczne, uwarunkowania ekonomiczne. No, jesteśmy w okresie, co dzisiaj zauważył pan Bartosiak, bardzo ciekawym, historia przyspieszyła. Dawno już zapomnieliśmy o tym, co mówił Fukuyama, że już świat się ustabilizował. Wkroczyliśmy w epokę zmian, które chyba będą przyspieszać i moim zdaniem właśnie głównie czynniki ekonomiczne to powodują. Zacznę od sprawy najbardziej widocznej. Mam na myśli ambicje działania Chin. Oczywiście one wyrastają z rosnącej siły gospodarczej tego państwa. Jak wiadomo, spośród tych liczących się państw w ogóle w świecie jeden z największych rozwojów gospodarczych, procentowo biorąc, no znacznie szybciej się rozwijają Chiny na przykład od Europy Zachodniej, od Unii Europejskiej.
i ma to swoje implikacje w zachowaniach Chin na arenie międzynarodowej. No, wiadomo, że gospodarka tak dynamicznie się rozwijająca, tak wielkiego państwa, no, zwłaszcza ludnościowo wielkiego, no, potrzebuje surowców na przykład, prawda? No i stąd ekspansja Chin na teren Afryki. W zasadzie Chiny w dużym stopniu zajęły miejsce w Chinach, jeśli chodzi o wpływy, zwłaszcza gospodarcze, dotychczasowych mocarstw kolonialnych i systematycznie tą politykę realizują. Nie oglądają się na standardy na przykład demokratyczne. Przede wszystkim kierują się właśnie motywacjami ekonomicznymi. Czy koncepcja, która na razie jest projektem, ale znając konsekwencje Chińczyków, ich wolę działania, kto wie, czy się nie zrealizuje w najbliższych kilkunastu latach. Myślę oczywiście o koncepcji nowego błękitnego szlaku. Gdyby ta koncepcja się zrealizowała, to ona będzie miała poważny wpływ na zmiany geopolityczne w Europie, w Azji tej bardziej południowej, prawda, i w Europie. I na pewno jest zmotywowana ekonomicznie. Tutaj przy okazji warto też zwrócić uwagę, że Chiny w swojej ekspansji mocny akcent położyły na Europę, na związki z Unią Europejską. Inwestycje, które czynią, bezpośrednio wykupują przedsiębiorstwa, no, choćby słynna sprawa portu Pireus greckiego, czy w Polsce część, bez części produkcji specjalnej huta stalowa Woła jest tego przykładem. I kończąc tutaj wątek chiński, a przez to przejdę do drugiej kwestii, tych uwarunkowań ekonomicznych, to proszę sobie przypomnieć ostatnie wystąpienia prezydenta Chin na choćby w Davos, czy na tych szczytach ekonomicznych. Otóż Chińczycy są w tej chwili największymi zwolennikami globalizacji, globalizmu i tak dalej. No różnią się tutaj od Stanów Zjednoczonych, mówię oczywiście już o Stanach Zjednoczonych Trumpa, prawda? Także wyrasta nam tutaj mocarstwo, które korzysta z globalizacji, ale po to właśnie, żeby swoje wpływy ekonomiczne rozbudować. Oczywiście za tym prędzej czy później pójdą wpływy polityczne, bo taka jest logika, tam gdzie są wpływy ekonomiczne, to prędzej czy później będą polityczne. W Afryce to już w niektórych państwach widać. I przechodzę do drugiego wątku, który z Chinami ma związek. I też może wpłynąć, już to się dzieje, jeśli chodzi o politykę. Mam na myśli kwestię tych porozumień o wolnym handlu. Z jednej strony te transpacyficzne, 12 państw zawarło, zaraz powiem tutaj Stanach Zjednoczonych, i drugie, które ma być między Europą i Stanami Zjednoczonymi. TTIP, czyli transoceaniczne w sprawie handlu i inwestycji. Nie jest jeszcze zawarte te drugie, bo toczą się tutaj rokowania. Te pierwsze już zostało podpisane. Natomiast na pewno to będzie miało duże implikacje, bo takie bloki, które budują strefy wolnego handlu, no na pewno budują też prędzej czy później więzi gospodarcze, co za tym idzie, polityczne między tymi państwami, które w skład takiego porozumienia wchodzą. Ale tutaj jeszcze jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony zawierają to państwa, ale z drugiej strony za tym stoją przeważnie wielkie korporacje. No, zwłaszcza mówimy o tych najpotężniejszych państwach, które wchodzą do tego typu porozumień. No choćby właśnie Stany Zjednoczone, bo najbardziej jednak, jak się okazuje, z tego korzystają te wielkie korporacje. Tutaj jest takie pytanie do geopolityków obecnych na sali. Na ile mogą właśnie geopolitykę w tej chwili, oprócz państw, kreować wielkie korporacje, transnarodowe korporacje ekonomiczne? Myślę, że pośrednio mogą, poprzez wpływ na państwa. Bo na przykład wiem, że wpływ korporacji wielkich, tych, które mają siedziby macierzyste w Stanach Zjednoczonych, na politykę Stanów Zjednoczonych zagraniczną jest duży. Choćby w Światowej Organizacji Handlu wiele decyzji zapadło. Owszem, kreowały je Stany Zjednoczone i inne państwa, ale projekty wychodziły z tych
tych środowisk właśnie wielkich grup kapitałowych gospodarczych. Natomiast z jednej strony mamy ten model chiński, prawda, globalizacji, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone Trumpa. Jak wiadomo, Trump, ekipa Trumpa, bo już to jest prezydent, za którym stoi określona ekipa prowadzona politykę zagraniczną, gospodarczą, finansową tego supermocarstwa, wypowiada się bardziej na rzecz porozumień bilateralnych, dwustronnych. Więc jakby taka zapowiedź odejścia od tych wielostronnych porozumień. Nawet niedawno pojawiły się informacje, że rozważa prezydent Trump i jego ekipa wyjście z NAFTA. NAFTA, przypominam, to jest północnoamerykańskie porozumienie wolnego handlu, skupia Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. No jest pytanie, który trend weźmie górę? No na pewno jest to jakieś takie zderzenie między właśnie, myślę, że te wielkie korporacje to będą starały się utrzymać ten dotychczasowy trend wielostronny, prawda, tych porozumień wolnego handlu. I tutaj dla nich paradoksalnie Chińczycy mogą być sojusznikiem, prawda? Natomiast myślę, że Trump tutaj się chyba w jakimś stopniu też kierował swoim elektoratem, no, obiecał mu w wyborach, prawda? Bo jednak ta globalizacja w dotychczasowym wydaniu ekonomiczna, jednak jej beneficjenci, no raczej to nie są ten przeciętny Amerykanin, ten przeciętny elektorat, tylko to są te wielkie korporacje. Sygnalizuje tylko ten problem, ale to są procesy, które mogą mieć za 5-10 lat duże rezultaty, jeśli chodzi o przemiany geopolityczne. Jeśli chodzi jeszcze o inne takie przykłady oddziaływań czynników ekonomicznych na przemiany geopolityczne, to myślę, że także procesy imigracyjne, które się nasiliły w ostatnich latach, wyraźnie się nasiliły, no z jednej strony na pewno są wynikiem destabilizacji Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Libii, Syrii i Iraku, ale tam też za tymi wojnami stały motywy ekonomiczne, czy za tymi przewrotami w różnym stopniu. Będę tutaj dokładnie mówił o przebiegu, o przyczynach kolorowych rewolucji, czy o tym, co się stało w Iraku, to mniej więcej jest znane, ale mimo wszystko w dużym stopniu tam to było motywowane tym, że te państwa mają duże zasoby ropy naftowej. Także ten czynnik ekonomiczny za destabilizację Bliskiego Wschodu w dużym stopniu stał. Z drugiej strony ruchy migracyjne, które się nasiliły, no, mają związek z ekonomią poprzez nierównomierność rozwoju, bo wiadomo, że ta migracja się nasila z krajów biedniejszych do bogatszych, z byłych kolonii do byłych metropolii, mówię tutaj o Europie Zachodniej, bo w tym kierunku jest największa migracja. Wiadomo, że przyrost naturalny w tych krajach choćby Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki jest większy, znacznie większy niż w Europie, bo tutaj mamy u nas do czynienia, no niebawem już z przyrostem naturalnym wręcz ujemnym, ale w każdym bądź razie w dużym stopniu ta nierównomierność rozwoju, z jednej strony bogactwo w Europie, prawda, w dawnych koloniach, a z drugiej strony dużo, dużo niższy poziom rozwoju państw w tych, gdzie się dużo rodzi, właśnie duży jest wskaźnik urodzeń, no to się nakładają też czynniki religijne, bo mówi się tutaj o inwazji islamu, no, akurat te państwa, jeśli chodzi o wyznanie, z których ta migracja ma miejsce, to są przeważnie właśnie państwami, gdzie islam odgrywa rolę wiodącej religii. I jeszcze jeden czynnik ekonomiczny, który też warto rozpatrzyć i może mieć wpływ na przemiany geopolityczne. Też powstaje tutaj pytanie, czy one się nasilą. Myślę o ruchach secesjonistycznych. No ostatnio sprawa Katalonii była szczególnie, prawda, głośna. No zresztą ona się nie skończyła, bo zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Katalonii. Na razie się sytuacja uspokoiła. Przywódców secesjonistów zagnięto albo wyjechali za granicę, ale myślę, że problem nie został jeszcze skończony. No, uważa się, że jednak w dużym stopniu oprócz uwarunkowań kulturowych
W Katalonii na pewno ten ruch miał też powody ekonomiczne, bo Katalonia, jak wiemy, jest krajem bogatym w Hiszpanii i musiała się swoim dzielić w ramach dystrybucji swoim bogactwem na rzecz całej Hiszpanii i to ten silnik secesjoniści wykorzystywali. Mamy oczywiście też z ruchami tego typu do czynienia w innych państwach, no, wiadome są przykłady Szkocji, Irlandii, Belgii. Tam są trochę inne przyczyny ekonomiczne. Są też oczywiście kulturowe, polityczne, ale na pewno czynnik ekonomiczny tutaj odgrywa rolę. Także ja zwróciłem tutaj uwagę na pewne procesy, wydarzenia. One dzieją się, ale najprawdopodobniej mogą się nasilić. I tu kończąc, nawiążę do tego, co powiedział pan profesor Śliwiński. Ja wyznaję podobny pogląd jak on, że ten kryzys finansowo-gospodarczy z 2008 roku nie został rozwiązany, on został załagodzony. Jego faza ta kryzysowa na razie została przezwyciężona, ale takimi bardzo wątpliwymi metodami, choćby tak zwane luzowanie ilościowe, czyli przekazywanie dużych pieniędzy na przykład przez Fed, czy Europejski Bank Centralny, bankom, sferom finansowym, wykup obligacji, czego na przykład Europejski Bank Centralny w ogóle nie był przewidziany. To na razie uspokoiło sytuację. Pewne regulacje wprowadzono, jeśli chodzi o kontrolę tych przepływów finansowych, które się wyrywały spod kontroli. 80% ma ich charakter spekulacyjny. Ale nikt nie wie, jakie choćby mogą być skutki właśnie tego luzowania ilościowego, tego dodrukowywania pieniędzy. Może to źle teraz brzmi, dodrukować, bo większość operacji się wirtualnie teraz finansowych dokonuje. Kiedyś to rzeczywiście trzeba było drukować pieniądze i kierować na rynek, ale nikt do końca nie wie, także nie ma pewności, czy ten kryzys nie wróci. Może wrócić i to nawet zwiększoną siłą. A nawet tutaj też połączę z początkiem mojej wypowiedzi, problem sytuacji ekonomicznej Chin jest bardzo ważny, bo no, jest to potężna gospodarka. Gdyby tam nastąpił kryzys, to miałoby to wielkie implikacje dla gospodarki światowej. Także na powiązania z gospodarką amerykańską wiadomo, że Amerykanie są najbardziej zadłużeni wobec Chin. Prawda? Na razie Chińczykom udaje się ten rozwój gospodarczy zapewnić pewną równowagę i ten kryzys 2008 roku im ich ominął, ale jest sprawa tego, że bardzo dużo tam uruchomiono inwestycji w sferze nieruchomości, jest zadłużenie wewnętrzne. No, nie ma gwarancji, że tam też nie nastąpi załamanie. Gdyby nastąpiło załamanie, nie należy sobie tego życzyć, bo to nie byłoby problem także dla Polski, ale wtedy implikacje dla gospodarki światowej byłyby wielkie, byłoby to duże trzęsienie ziemi, a zatem by poszły zmiany geopolityczne. To tyle tak sygnalizując niektóre problemy. Czy ktoś ma ochotę rozwinąć temat, zadać pytanie do pana profesora, czynnik ekonomiczny? Tutaj pan profesor. Aktywny, ale chciałbym trochę tutaj rozwinąć, uzupełnić. Chiny mają taką wagę, że trzeba zwracać na nie uwagę. Otóż profesor Soroka słusznie zwrócił uwagę na potęgę rosnącą Chin, ale trzeba wiedzieć, uzupełnić, co się dzieje w ostatnich latach. Ta potęga gospodarcza Chin ma inny charakter od paru lat. Chińczycy przestawiają swoją gospodarkę z takiej szybkiego wzrostu ilościowego na jakościowy wzrost. Od paru lat tempo wzrostu to już nie jest 10%, jak było przez te kilkaście lat, tylko tam 5-6%. To jest różnica. Chińczycy mniej potrzebują surowców, co już się odbija na gospodarce światowej. Tutaj mam notę z konferencji takiej polsko-latynowskiej. Ja jestem również zainteresowany, bardzo wykładam Ameryce Łacińskiej, coś tam czytam i tak dalej, jeżdżę. Otóż tam widać to chińskie spowolnienie.
Brazylia przez kilka ostatnich lat, tylko od tam 2000, tam powiedzmy do 2011, miała te 8% wzrostu i była jednym z potęg rosnących. Co się teraz dzieje? To jest w okolicach zera lub minus. A dlaczego? Bo Chińczycy przestali kupować w takich ilościach brazylijskie surowce. To różnie dotyczy innych krajów Ameryki Łacińskiej. W każdym razie chińska zmiana jakościowa w modelu gospodarczym i społecznym. Chińczycy masowo zamykają fabryki trujące, bo chodzi o jakość powietrza i tak dalej. Także to chińskie przestawienie się z ilościowej gospodarki, ilościowego wzrostu na jakościowy ma istotne znaczenie. Nie powinniśmy tego stracić z pola widzenia. Oczywiście tutaj tylko jeszcze wzmocnię to, co profesor Soroka powiedział o tej geopolitycznej wizji Chin. Otóż Chiny chcą zintegrować Eurazję. Ten jedwabny szlak to jest zintegrowanie Eurazji. Co się nie podoba Stanom Zjednoczonym, które chcą widzieć dwie części i tej umowy transatlantyckiej, to z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, jedna transatlantycka z Europą, a druga transpacyficzna z Azją Wschodnią. Chiny idą odwrotnie, chcą łączyć Eurazję. Tyle, dziękuję. Tutaj jeszcze pan profesor Sułek. Kilka słów komentarza do wypowiedzi mojego przyjaciela profesora Soroki, głównie odnośnie do Chin. Otóż od wielu lat straszymy Chinami. Myślę, że warto się temu przyjrzeć troszeczkę krytyczniej. My jako geopolitycy powinniśmy rozpatrywać rozwój państw przede wszystkim w kategoriach geopolitycznych, a ściśle biorąc w kategoriach potęgi, a jeszcze inaczej mówiąc w kategoriach cyklu siły. Bardzo zachęcam Państwa, żeby przypomnieć sobie, zapoznać się z tak zwaną teorią cyklu siły Karola Dorana. Ona jest bardzo prosta w swojej istocie, bo tylko pokazuje, że to co żyje, rozwija się, rośnie i potem zaczyna się zwijać i umiera. I taka jest historia. Jeśli z tego punktu widzenia, jeśli popatrzymy na Chiny, to Chiny zaczęły naprawdę dynamicznie się rozwijać w sensie geopolitycznym, czyli w sensie potęgi, dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Słynne reformy głębokie rzekomo z końca lat 70. w kategoriach potęgi nie przyniosły nic przez kilkadziesiąt lat. Dopiero od lat 90. Mało tego, cykl siły ma to do siebie, że państwa nie mogą rosnąć w nieskończoność. Jest pewien pułap, którego nie mogą przekroczyć. W skale całego świata do podziału jest tylko 100% potęgi. I państwa próbują się rozpychać tutaj w ramach tych 100%. Jeśli jedni się wzrosną, rozpychają się, to inni muszą tracić. Otóż im wyżej, tym ciaśniej, tym trudniej dalej rosnąć. Chiny, moim zdaniem, są w tej chwili w okresie wielkiego hamowania geopolitycznego. To znaczy, że ich potęga dalej już nie będzie rosnąć albo wzrośnie już niewiele. Tak się składa, że akurat mam już dane za ubiegły rok i w ubiegłym roku po raz pierwszy mniej więcej od 93 roku potęga Chin spadła, a Stanów Zjednoczonych lekko wzrosła, bo też cały czas spadała. Także geopolityczna przyszłość Chin wcale nie jest pewna. Mało tego, są duże szanse, że może powtórzyć swój cykl siły japoński. A co się stało z Japonią? Japonia jest dzisiaj zanikającym geopolitycznie podmiotem. Japonia znika ze sceny geopolitycznej. No oczywiście z lekką przesadą to mówię, bo zupełnie nie zniknie. Ale dzisiaj Japonia przeszła taki typowy podręcznikowy cykl. Dzisiaj jest tylko po zakończeniu zimnej wojny. Jest to historycznie niezwykle krótki okres. Straciła 50% swojej potęgi.
niewiele lepiej jest z krajami zachodnimi, a zwłaszcza z takimi jak Niemcy i inne kraje zachodnie. Także to jest pierwsza rzecz. Natomiast Chińczycy bronią globalizacji obecnie. Oczywiście ja im się wcale nie dziwię, bo globalizacja im sprzyja zwyczajnie. Globalizacja jako rozszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej sprzyja generalnie wszystkim. Natomiast bardziej sprzyja, co jest niedoceniane, często jest w ogóle inaczej, odwrotnie przedstawiane, globalizacja, czyli rozszerzona współpraca, sprzyja bardziej mniej rozwiniętym, biednym. Dlatego te kraje dzisiaj szybciej się rozwijają i siły w skali światowej się wyrównują. Nieprawdą jest, jak niektórzy do dziś mówią, że bogaci stają się coraz bogatsi dzięki globalizacji, a biedni jeszcze biedniejsi. Jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. I dlatego właśnie te najwyżej rozwinięte kraje, Stany Zjednoczone na przykład, zaczynają być coraz bardziej nieufne. To miała być rzekomo amerykańska globalizacja dla Ameryki, dla amerykańskiej korporacji. A okazuje się, że co? Że Ameryka w sensie geopolitycznym na tym traci, stąd robi się nieufna i próbuje wprowadzać takie elementy, które by hamowały rozwój Chin, innych krajów i tak dalej, wyłączać się z tego. Także na Chiny musimy troszeczkę spojrzeć bardziej geopolitycznie. Nie chciałem powiedzieć, że bardziej na trzeźwo. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałem, nie chcę przedłużać, ale dwa zdania w uzupełnieniu tego, co profesor Sułek powiedział, ja powiedziałem. Chodzi o tą przyszłość geopolityczną, nazwijmy Chin. No jest jeden tutaj jeszcze taki czynnik niewiadomy, ale dostrzegalny. Konsekwencje militarne rozwoju gospodarczego Chin. Tutaj specjalistą jest pan dr Bartosiak, znakomity, ale myślę, że zgodzi się ze mną, że Chińczycy bardzo modernizują, rozwijają swoją armię, bo stać ich na to, na duże wydatki wojskowe. Jest pytanie, czy to tak pójdzie, jak to się stało z Japonią, prawda, i zakończyło się ekspansją militarną Japonii, czy oni po prostu rozwijają tą siłę militarną adekwatnie do swojej roli w stosunkach międzynarodowych, do swojej potęgi gospodarczej. No, choćby na przykład rozbudowują flotę bardzo, ale to jest zrozumiałe, bo jeśli importują dużo surowców szlakami morskimi i eksportują, no to oczywiście muszą mieć silną flotę, żeby ochraniać flotę handlową, silną flotę wojenną. Ale to jest też bardzo ciekawa sprawa. Czy wyrosną na potęgę militarną i czy tą potęgę wykorzystają do ekspansji na zewnątrz? W kwestii formalnej, można. Proszę Państwa, zauważyłem, że dołączył do nas nestor polskiej geografii wojennej i geostrategii. Powitajmy serdecznie pana profesora Juliana Skrzypa i zaprośmy do stołu panelistów. Pan profesor jest oczywiście zapraszany do grona ekspertów. Jest miejsce dla pana profesora. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym krótko uzupełnić tą wypowiedź. Tutaj profesor Sołka wymienił 5 różnych punktów. Takich w celach raczej dydaktycznych, bo tych punktów oczywiście jest więcej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden punkt bardzo istotny, związany z perspektywą pogłębienia się kryzysu globalnego. Mianowicie od początku tego kryzysu, czyli od 2009 roku do roku 2016, obserwujemy systematyczny wzrost dysproporcji majątkowych, a więc społeczeństwa w tym czasie mają bardzo słaby 2-3% wzrost zasobów majątkowych, natomiast warstwy najbardziej zamożne, umownie oligarchia światowa, ma tempo wzrostu zasobów kapitałowych mniej więcej 20-krotnie wyższe. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to oznacza pogłębianie się konfliktów społecznych w takim klasycznym,
niemalże marksistowskim znaczeniu. No tutaj te dysproporcje, one narastają w trakcie kryzysu gospodarczego, prawda? I oczywiście to wpływać będzie bardzo silnie na różne problemy i wewnątrzkrajowe, jak też i międzynarodowe. To jest ten element. To nie jest sprzeczne z tym, co profesor zaznaczył, że między krajami te potencjały gospodarcze, one układają się różnie i tutaj nie ma takiej polaryzacji, jak w tym przekroju między kapitałem a społeczeństwem poszczególnych krajów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiem dosłownie dwa zdania na temat, bo wywołano tu kwestię potęgi Chin i wpływu na Polskę. Nie rozstrzygniemy na pewno tego, jest to chyba pytanie o przyszłość XXI wieku, czy rozwój Chin się zatrzyma, czy nie. Natomiast na pewno już w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że rozwój Chin jest nieporównywalny z niczym w przyszłości świata, żadnego państwa. I to można już powiedzieć, zważywszy na skalę, procenty, to jak Chiny wyglądają, jak to zmienia układ sił. Więc myślę, że to jest na kilkanaście rozpraw co najmniej tych profesorskich, jak na to patrzeć. Dlaczego akurat Chiny mają znaczenie z punktu widzenia geopolityki na sytuację Polski? Chiny, które są przecież po drugiej stronie Eurazji, są tak daleko. Dlatego, że można powiedzieć, że po raz pierwszy w nowożytnej historii pojawiają się rosnące wpływy mocarstwa nieeuropejskiego i nie zaatlantyckiego, tak, w Europie. I to na przykład uważam, że redefiniuje równanie Mackindera dotyczące Europy Wschodniej. Myślę, że należy też się nad tym pochylić i zastanowić. Pamiętamy jego słowne stwierdzenie, tak? I zakotwiczenie tych państw, no, nazwijmy to dla uproszczenia, Międzymorza w systemie morskim. Należy naprawdę się z punktu widzenia geopolityki pochylić, czy to równanie jest obowiązujące w XXI wieku w kontekście tego, że główne zagrożenie dla systemu światowego morskiego pochodzi z drugiego końca Eurazji, a nie z Niemiec, nie z Rosji. Jak to jak gdyby zmienia przestrzenne rozmieszczenie tych sił? Ogromne wyzwanie. Druga rzecz chciałem powiedzieć, że i tu muszę to powiedzieć, no Japonia jednak była zupełnie innym przykładem rozwoju. Japonia przede wszystkim była wasalem ekonomicznym i strategicznym Stanów Zjednoczonych i po prostu pozwolono jej się tak rozwijać. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa była całkowicie zależna od USA i w pewnym momencie zostały uruchomione mechanizmy, które zablokowały jej rozwój. I Chin nie dotyczą te mechanizmy. Dotyczą inne oczywiście, każdego dotyczą jakieś mechanizmy ograniczenia, ale nie te akurat. Trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że nowy jedwabny szlak modelu, ale dlatego mówimy o modelu, dlatego że nikt tego nigdy nie ćwiczył, takiego ręką człowieka, można powiedzieć, tutaj wracam do samego początku naszych wystąpień, ręką stworzonego planu, można powiedzieć zamachu na słońce. Tak? W modelu, gdyby się powiódł, albo gdyby się udawał wystarczająco, że zacząłby mieć oddziaływanie, tworzy jeden wielki superkontynent, a nie dwa kontynenty, połączony. To zmieni całkowicie rachubę Stanów Zjednoczonych do balansowania całego systemu światowego. Moim zdaniem, tak jak Brytyjczycy balansowali Europę, równoważyli wpływ państw europejskich w XIX wieku, tak Amerykanie zaczną równoważyć, ale nie oddzielnie wschodnią Azję i Europę, jak robili to w XX wieku, tylko razem. Eurazję, to również zmieni Mackindera i w ogóle zmieni również naszą sytuację znacząco, uważam. Tutaj jest kwestia rosyjska do przeanalizowania wówczas również. I jest kwestia, ostatnie już zdanie powiem, samej rosnącej potęgi Chin. Z moich własnych doświadczeń za oceanem wiem, że Amerykanie się po prostu boją Chin. Ale tutaj się boją zdolności wojskowych Chin autentycznie i
Zwróćmy uwagę, Amerykanie w XX wieku po II wojnie światowej stali się morskim mocarstwem globalnym, gdzie Atlantyk stał się wewnętrznym morzem Imperium Amerykańskiego i Pacyfik w pełni był wewnętrznym morzem Imperium Amerykańskiego do czasu, gdy Kuomintang rządził w Chinach, a potem de facto też, bo do pierwszego łańcucha wysp jest wewnętrzne morze do dnia dzisiejszego, przy czym jest to już właśnie testowane. I nie bez przyczyny Amerykanie się szykują do wojny z Chinami, dlatego że nie mają już zdolności do utrzymania tego wewnętrznego morza własnymi siłami. A trochę im brakuje instrumentów na to, żeby to zrobić argumentami tradycyjnymi. I Chińczycy bardzo skutecznie, to jest właśnie ukłon do geopolityki i geografii wojskowej, wykorzystują korzystny układ geograficzny. On jest pozornie niekorzystny z punktu widzenia tego, że skanalizowane wyjścia są z Chin na otwarte oceany, ale przy pewnym hybrydowości strategii, czyli że wychodzimy na ląd, a jednocześnie wpływamy na sąsiadów, którzy dają nam wyjścia i na Ocean Indyjski, na Pacyfik. Chińczycy z punktu widzenia samych już starć wojskowych mają wtedy pewną przewagę asymetrii, że Amerykanie muszą dokonywać projekcji sił daleko od swoich brzegów. I w warunkach pokoju to już się dzieje, bo to wszyscy gracze w systemie obserwują zachowania i orientują się na silniejszego i to już zaczyna być kontestowane. I ma to również, już kończąc, ogromne znaczenie dla sił bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, dlatego że Rosja staje się jeszcze bardziej pivotalnym, tak, nasze ulubione słowo, stworzeniowym państwem, które ma możliwość obracania, więc tym bardziej argument o Międzymorzu powoduje, że rzeczywiście to jest kwestia wywarcia wpływu na Rosję bardziej niż projekt à la Polonaise, tak, można powiedzieć. Bardzo się obawiam tej kwestii Nowej Jałty w związku z tym, w kontekście rosnących Chin. I historyczne przykłady są niestety bezwzględne w tym zakresie. I jest kwestia taka bardzo ważna z punktu widzenia geografii wojskowej i wojskowości, że środowisko wojskowe z zachodniego Pacyfiku, gdzie Amerykanie muszą dokonywać ogromnej rekapitalizacji po kilkudziesięciu latach walczenia po prostu w asymetrycznych wojnach, jak Brytyjczycy z górami na przykład. Tam jest flota i uderzenie dalekiego zasięgu powietrzny, tak? Wysokosymetryczne starcie w nowoczesnej technice bojowej, wynikające z tyranii dystansu ogromnego na Pacyfiku. To są przestrzenie wielokrotnie większe niż w Europie, nieporównywalne. I Amerykanie mają z tym problemy, bo prowadzili wojny, gdzie podpływali i wszyscy się zgadzali na ich stacjonowanie. I nie mają na to do tego zdolności i starają się do tego przygotować. I chodzi o to, że z kolei zaniedbano też symetryczną wojnę na lądowym teatrze, jakim jest Europa, czyli naszym teatrze operacyjnym. I Amerykanie mogą mieć problemy z dźwignięciem obu wyzwań naraz. W sensie, bo nie można mieć jednocześnie wielkiej floty i lotnictwa dalekiego zasięgu i lotnictwa taktycznego świetnego wojsk lądowych. Mocarstwa morskie mają flotę i miewają wojska lądowe. Wiemy o tym przecież doskonale i to jest jak gdyby moja obawa w kontekście tego, jak wyceniamy siłę, o którą się wszyscy opieramy, tak, w kontekście naszych decyzji. Dziękuję. Pan profesor Eberhard. Opinia profesora Tułka jest bardzo oryginalna i niespotykana. To znaczy, że tutaj mamy do czynienia z takim punktem, że Chiny są na pewnym w punkcie tym najwyższym, no i tutaj grozi pewna degradacja Chin gospodarcza i polityczna, więc ja nie wiem, ale bo trudno przewidzieć, co będzie w przyszłości. Ja uważam jednak, że potęga Chin będzie wzrastała. I analizując pozycję Chin, jednak trzeba analizować ten trójkąt. Pekin, Moskwa, Waszyngton. I teraz widać, że w tym trójkącie pozycja Chin wzrasta. I następuje poważne osłabienie pozycji Ameryki. To, że ostatnio Amerykanie prosili Chiny o wsparcie w sprawie konfliktu koreańskiego, bo boją się, co tutaj będzie, prawda, i tylko liczą na to, że wsparcie Chin pomoże uspokoić Koreę Północną. Zresztą Ameryka została troszkę wymanewrowana również z Bliskiego Wschodu, więc w tym układzie trójkąta, jeżeli weźmiemy tą podstawę Waszyngton-Pekin, no to pozycja Pekinu wzrasta. Teraz jeżeli spojrzymy znowu Pekin-Moskwa, tutaj nawiązał
profesor Bartosiak do Hatterlandu, no to też nie wiemy, ale tutaj jest dla Rosji zagrożenie, że nastąpi wasalizacja Rosji wobec Chin. Prawda? I ten obszar Euroazji, według Mackindera, ten Hatterland będzie bardziej tutaj opanowany przez najpierw gospodarczo, a później politycznie przez Chiny. No więc no tutaj nie wiem, czy no, trudno przewidzieć, co będzie w przyszłości. Niemniej ja liczę, że jeszcze w ciągu najbliższych 20-30 lat pozycja Chin na arenie międzynarodowej będzie wzrastała. Ja chciałbym zapytać pana doktora Bartosiaka, co miał na myśli, mówiąc, że jakie mechanizmy zahamowały rozwój Japonii. Nie bardzo też rozumiem, że była wasalem, że bezpieczeństwo zapewniały Stany Zjednoczone. Tak jest, no to tym bardziej to korzystnie działało na rozwój gospodarczy. Ale właśnie, nie wiem, jakie mechanizmy zahamowały rozwój Japonii? Nie zrozumiałem tutaj. Jakie te mechanizmy? Kwestia jak gdyby niesuwerenności jest bardzo prosta. Gdzie jest podejmowana decyzja o wojnie i o pokoju? No nie była w Tokio, na pewno. W związku z tym, że Japonia była całkowicie zależna nie tylko od obecności wojsk amerykańskich, od rynku amerykańskiego, było zagrożenie sowieckie od północnego zachodu i chińskie od zachodu, no Japonia po prostu żyła w strachu. I kwestią było taką, że gdy Amerykanie zrozumieli, że produkty japońskie naprawdę zagrażają ostatecznie dominacji amerykańskiego systemu handlowego w oparciu o tę falę globalizacji po II wojnie światowej, zostały zmuszone do zmienienia stóp procentowych banki japońskie w latach 80. I jest na to bogata literatura. Japończycy nie mieli wyjścia, dlatego że nie mieli nadbiorku geostrategicznego. Musieli się do tego podporządkować. I to osłabiło konkurencyjność produkcji japońskiej. Wspomnę Plaza Accords, między innymi. Cały system mechanizmu instytucjonalnego Bretton Woods. Tutaj jeszcze chciałby słowo pan profesor Szul. Tak, no, jest to jeden z poglądów na temat przyczyn zahamowania Japonii, czy te, no, teoria spiskowa, Stany Zjednoczone, wielki kapitał, banki i tak dalej. Ale to jest, no nie wiem na ile jest to, jakie część wyjaśnia. Nie można zapominać o wewnętrznych procesach w Japonii. Społeczeństwo się starzeje, to po pierwsze, kurczy się. Japońscy przedsiębiorcy mają coraz mniej tego ducha przedsiębiorczości. Marzeniem przeciętnego Japończyka nie jest założyć firmy i ekspandować jak Toyota, Honda i tak dalej, kilkadziesiąt lat temu. Czy innymi Mitsubishi, tylko marzeniem Japończyków jest dostać ciepłą posadę w istniejącej firmie. To jest po pierwsze. Czyli starzenie się fizyczne i mentalne, kurczenie się społeczeństwa i zasoby demograficzne. Japonia swój cud gospodarczy również zawdzięczała przesunięciu ludności wiejskiej do miast. Ci Japończycy pracowali za najniższą cenę, najwyższą wydajność. Zakładali sobie maseczki na twarzy, żeby się nie truć i pracowali. To się zmieniło. Nie ma już zasobów ze wsi do miasta. Nie ma tych chętnych, którzy by pracowali. Japońskie społeczeństwo się okcydentalizuje również w tym znaczeniu, że chcą sobie wygodniej żyć. Także te wewnętrzne procesy w Japonii, demograficzne, kulturowe, to jest istotna przyczyna. Może tam gdzieś były jakieś spiski finansowe światowe przeciwko japońskim bankom, ale na pewno to nie jest główna przyczyna. To jest zahamowanie wewnętrznych. To, co teraz Chińczycy przeżywają, już też się kończą te tanie zasoby ludzi ze wsi do miasta. Ci ludzie w miastach też domagają się. Chińczycy, tu mówimy o demografii chińskiej i tak dalej, mają dwa społeczeństwa. Ci, którzy mają zameldowanie, hukou w swoich miejscowościach, te miliony, właściwie to są dziesiątki milionów bez zameldowania żyjących.
to są w gorszej sytuacji niż imigranci w Europie Zachodniej, bez praw socjalnych i tak dalej. I oni pracują za każdą najniższą cenę i to się kończy. W Chinach już to się kończy. Niczy to zauważyli. Stąd też odejście od tej polityki jednego dziecka. To się nazywa dywidenda demograficzna. I ta się dywidenda demograficzna w Japonii już skończyła te kilkadziesiąt lat temu. Ta dywidenda kończy się w Chinach demograficzna. Dziękuję. Dajmy może szansę odpowiedzieć panu mecenasowi. No, nie chciałbym rzeczywiście aż tylu wątków polemicznych wprowadzać, ale właśnie dlatego Chińczycy, rozumieją, co się stało z Japonią i rozumiejąc to, że są cykle i rozumiejąc to, że społeczeństwo im się starzeje, robią nowy jedwabny szlak, bo te tereny nie podlegają kontroli mocarstwa morskiego i nie można ustawiać tam reguł, można bez dolara handlować docelowo i nie trzeba się słuchać Banku Światowego, w co inwestować. I na tym polega wielka strategia Xi Jinpinga. Tylko to jest oczywiście na skalę, prawda, taką, że może się te skrzydła się przypalić i to może zlecieć. Natomiast właśnie to, że zrozumieli Chińczycy, że mocarstwo morskie globalne kontroluje tak naprawdę system dystrybucji i strukturę dystrybucji produktów, upraszczając oczywiście, nie będą mogli wynegocjować Chińczycy w ramach tego systemu, tak zwanego lewara na zmianę tego systemu i dlatego zaczynają robić ekspansję w kierunku mas lądowych Eurazji, w kierunku Europy, po to, żeby stworzyć nowy świat. Uważam, że ma to potencjał wielkiego konfliktu, tak swoją drogą. No i nie wiem, czy się uda, czy się nie uda, ale to robią, zdecydowanie to robią. I tylko chciałem powiedzieć, że to ma ogromne oddziaływanie na Rzeczpospolitą. Wymieniłem te wszystkie czynniki, no nawet takie proste typu planowanie wojskowe na wschodniej flance NATO, wynikające z tego, że inna geografia zachodniego Pacyfiku, inna tutaj, a mocarstwa mają swoje wyzwania. Pamiętamy, co się stało z flotą brytyjską na początku XX wieku, gdy wcześniej pływała po globie całym, tak, po Hongkong i właściwie zachodni Pacyfik. W momencie, gdy się pojawiło wyzwanie blisko wód macierzystych, to admirał Fisher odwołał właściwie już nawet z Oceanu Indyjskiego, już nie tylko z Malaki, ale z Oceanu Indyjskiego zaczął odwoływać eskadry po to, żeby się skoncentrować na wyzwaniu na Morzu Północnym. Z konsekwencjami takimi, że trzeba było na przykład dogadać się z Japonią. No, pamiętamy początek XX wieku, że był traktat z Japonią i Japonia zaczęła pełnić funkcje trochę imperialne na Dalekim Wschodzie i poczuła wolność i się trochę martwię. Co będzie z Rosją w tym kontekście? Jeżeli będzie powstawał lądowy, jedwabny szlak w naszym kierunku, to jest, no Rosja, można powiedzieć, że spojrzymy na geografię, na sieci handlowe tradycyjne, tak jak to w starożytności wyglądało, aż do wielkich odkryć geograficznych, przecież tamtędy był główny system handlowy świata. Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Persja, Mezopotamia, Syria, Wschodnie Morze Śródziemne, to było kręgosłup, to było centrum zasobowe świata, prawda? Stary jedwabny szlak. I Chińczycy chcą to po prostu przywrócić. I teraz to powoduje, że nasza geografia zupełnie razem jest inna. Mamy zupełnie wtedy inną my percepcję poszukiwania siły. I wszystko jest w ruchu. Znaczy wszystkie stare punkty oparcia odpadają. Już nie mówiąc o tym, że wraca z jasnością po pierwsze nasze zakotwiczenie po 1989 roku w morskim systemie bezpieczeństwa i gospodarczym, a po drugie mamy od odkryć geograficznych problem z dualizmem na ławie, czyli tym nierównym rozwojem gospodarczym w Europie, gdzie byliśmy, można powiedzieć, poprzedzeni, abstrahując na własną prośbę, czy nie na własną, generalnie byliśmy poprzedzeni. I co to, jak to może wpłynąć na tą kwestię? I tu oczywiście przy okazji wchodzi temat Trójmorza, Międzymorza, co to jest dokładnie, jak to się wpisuje w telegraficznym skrócie. Natomiast no, już zupełnie ostatnie zdanie powiem. Jest coś takiego, też to obserwowałem z oceanem, że jeżeli od 500 lat mamy ten pokolumbowski i pokolumbijski system, że morze strukturalnie ma przewagę, w związku z tym ludzie, którzy są związani z tym morzem, tak, ludzie morza, no, Brytyjczycy, Amerykanie, ludzie Europy Zachodniej, w sposób automatyczny, instytucjonalny, mentalny, zawsze czują tą przewagę, że morze daje tą przewagę, tak? W planowaniu operacyjnym, w instytucjach, w dostępie politycznym.
i oni bardzo późno dostrzegają. W związku z tym, że świat jest skonstruowany tak, że nauka, język angielski pochodzi stamtąd, w związku z tym jest dominująca narracja dotycząca tego, że wypierania tego zjawiska. Chociaż w tym roku, w 2017, już jest to na radarach Amerykanów i Nowy Jedwabny Szlak i to wszystko, co się z tym wiąże. No, myślę, że może później jeszcze porozmawiamy o Międzymorzu, bo to ma moim zdaniem też bezpośrednie znaczenie w kontekście tego, co Friedman mówi, w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku. Dziękuję. Proszę Państwa, w kontekście układu sił między Rosją a Chinami. Przypomniało mi się, przed rokiem była w Warszawie promocja tłumaczenia książki, wspomnień Jegora Gajdara, twórcy tej transformacji rosyjskiej. W czasie tej prezentacji wychwalano cały ten proces rosyjskiej transformacji jako jedyny, w zasadzie bezalternatywny. No i ja zepsułem tą dobrą atmosferę takim pytaniem, bardzo prostym. Skoro jest tak dobrze, to jak panowie wytłumaczycie fakt, że w 1991 roku, kiedy padał Związek Radziecki, to państwo miało dwukrotnie wyższe PKB od Chin, a w chwili obecnej ma 6, czy jak niektórzy chcą, 9-krotnie, tak, większy PKB. Otóż problem polega na tym, że Rosjanie jakby zdają się nie dostrzegać tego problemu, przynajmniej w oficjalnej swojej narracji. Natomiast on istnieje. Tutaj padło ze strony jednego z moich poprzedników takie stwierdzenie, że Chiny chcą wasalizować Rosję. Otóż Chiny prowadzą tak mądrą politykę, że oni nie muszą nikogo wasalizować, zwłaszcza Rosji. Oni po prostu cierpliwie czekają, aż to rosyjskie jabłko tak dojrzeje i wpadnie im samo w ręce, prawda? Natomiast ze Stanami Zjednoczonymi jest odwrotnie. Stany Zjednoczone próbują zwasalizować Rosję, ponieważ jakakolwiek rozgrywka z Chinami, Stanów Zjednoczonych, bez Rosji po ich stronie, będzie skazana na niepowodzenie. To jest jakby jasne z punktu widzenia i geostrategicznego, ekonomicznego, geograficznego i tak dalej. I tutaj myślę, że możemy się spodziewać jakby dalszych akcji amerykańskich, zwłaszcza wobec zbliżających się wyborów w marcu prezydenckich w Rosji. Należy się spodziewać ataku na rubla, który może osłabić tą pozycję. Natomiast moje zdanie jest takie, ja je wyrażam od wielu lat, że tak naprawdę Rosja jest skazana na strategiczny sojusz z Zachodem. Jest skazana na to. I chyba Rosjanie o tym wiedzą. Problem tylko leży po stronie Zachodu. Zachód nie chce tego sojuszu na zasadach partnerskich. A z tego, co widzimy, Rosjanie nie da się zwasalizować i stąd też te problemy. Im szybciej jakby Zachód dojrzeje do tego, że nie można prowadzić bezkarnie jakiejkolwiek wojny z Rosją, że jest to sojusznik, mało tego, Rosja jest absolutnie niezbędnym elementem zachowania układu sił na kontynencie euroazjatyckim. Bo jeżeli jej zabraknie, proszę Państwa, to tak mówiąc obrazowo, za jedno pokolenie na Bugu będziemy mieli za sąsiadów albo islam, albo Chiny. Czy tego chcemy? No, nie do końca zgodziłbym się z tą wypowiedzią. Bo jeśli samo nazwisko Jegora Gajdara już tutaj wiele mówi, prawda? To jest nazwisko takiego Balcowicza Bis, który zniszczył Rosję i Rosjanie o tym dobrze wiedzą. Ale weźmy, popatrzmy, jakie są geopolityczne koncepcje w Rosji. One nigdy nie mają takiego oficjalnego przełożenia na politykę
Kremla, ale ja wymienię tylko dwie koncepcje dość interesujące. Jedna koncepcja bardzo niebezpieczna, to jest koncepcja Aleksandra Gaponienko. To jest profesor, który wykłada na Międzynarodowym Uniwersytecie Bałtyckim w Estonii. On proponuje rozwiązanie problemów rosyjskich w istocie rzeczy przez powrót do mapy sprzed II wojny światowej. Bardzo niekorzystne, bardzo niebezpieczne podejście oparte na sojuszu Niemcy-Rosja. Czyli to, co Wildman u siebie przedstawia jako zagrożenie dla Polski, no, ma odbicie też w tej koncepcji geostrategicznej Gaponienki. Tam w sumie chodzi o to, że my oddajemy ziemię zachodnie Niemcom, Rosja uniewinnia Niemcy za zbrodnie II wojny światowej. Ukraina jest podzielona na kilka części. Tam w grę wchodzi Galicja, Wołyń, częściowo dla Polski, częściowo dla Węgier, częściowo dla Słowacji. Białoruś pod patronatem rosyjskim. To jest koncepcja. Gaponienko rozwiązał ten problem w ten sposób, żeby Kaliningrad podzielić na fragmenty. Tak, że nawet Polska tam mogłaby otrzymać kawałek obszaru. Druga to jest koncepcja, która jest szokująca dla nas, ale mamy świadomość, że takie koncepcje w Rosji występują. To jest koncepcja klubu, notowana w klubie z Polski. Bardzo wpływowym o Piotrowiczym klubie. I druga koncepcja, która właśnie pokazuje, jest moim zdaniem najbardziej realistyczna. Rosjanie poszukują tego, co jest logicznie niemożliwe, ale tak się nazywa, to jest rozwiązałem wielobiegunowego, prawda? No, bieguny powinny być dwa, ale to widzę, szukają trzeciego bieguna. I jest koncepcja z kolei innego, także ekonomisty, bo Gaponienko to był ekonomista, Andrija Kobliakowa, bardzo wpływowy, konserwatywny ekonomista, który dał koncepcję pod nazwą smok, orzeł, niedźwiedź. Proszę zauważyć, ten orzeł to nas dotyczy. I on, analizując potencjał w sposób rachunkowy, to znaczy ile należałoby w ramach współpracy zgromadzić aktywów, no, przede wszystkim gospodarczych, a żeby uzyskać to minimum dla stworzenia trzeciej siły, to na pierwszym miejscu pokazuje Indie, na drugim miejscu Turcję i dopiero na trzecim miejscu kraje bałtyckie, zupełnie abstrahując od tej części Europy Zachodniej i Polski. To jest bardzo interesująca koncepcja, która tym się wyróżnia od poprzednich, że jest nieekspansjonistyczna, bo zarówno koncepcja Międzymorza, jak i koncepcja Gaponienki to są koncepcje ekspansjonistyczne. Tutaj wyraźnie motyw współpracy góruje nad innymi motywami politycznymi. Dziękuję. Ja przypominam, że wyszliśmy od czynników ekonomicznych, ale tutaj pan profesor Skrzyp jeszcze chciał powiedzieć swoje głosy. No, proszę Państwa, ja jeszcze raz chciałbym przeprosić wszystkich za swoje spóźnienie, ale dodam tylko, że to nie jest moja wina, bo była kraksa, że tak powiem, samochodowa na trasie i nie można było wyjechać, bo to było na jednokierunkowej. Musiałem czekać ponad godzinę. No, to jest ta przyczyna, za co bardzo przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to no, jest bardzo ciekawy temat i żeby analizować te Chiny i oceniać
to ja bym proponował, żeby uwzględnić doktrynę 24 znaków, to jest opracowaną przez twórcę Chin, tych już nowoczesnych. Chodzi o Deng Xiaopinga. 24 znaki, według tych znaków postępować. Ja tu wypisałem 7 tylko i one tak brzmią. Obserwujcie chłodno i spokojnie. Zabezpieczajcie pozycję. A tu dodam, że komentarz do tego jest, jak wchodzisz na dach domu, to zabierz z sobą drabinę. Następnie, trzeci punkt. Zdobywajcie zaufanie. Ukrywajcie własne możliwości. Czekajcie na swój czas, nie wychodząc przed szereg. Nie podnoście głowy, żądając przywództwa. I uderzcie, gdy zwycięstwo będzie pewne. No, strategia postępowania, szkolenia, no, myślę, że bardzo wartościowa. Jeżeli chodzi o geopolitykę i geostrategię Chin, to jeżeli chodzi o cel strategiczny Chin, to jest już sformułowane, że mają sięgnąć po hegemonię światową. No i teraz poprzez jakie działanie? A więc po pierwsze, to jest pogłębienie dystansu między rozwojem krajów G7 i Chin dzięki handlowi zagranicznemu. I Chiny rozwijają handel zagraniczny ze wszystkimi państwami wszystkich kontynentów, całego świata. A więc zawojowały już, przepraszam na słowo, Afrykę, Amerykę Południową. No, przychodzi czas teraz na Europę, no bo jeżeli będzie jedwabny szlak, no to obejmuje całą Europę. Ale na ten temat to będzie inne wystąpienie. A więc to chodzi o to pogłębianie. Pogłębianie dystansu między rozwojem tych państw. I drugie, obalenie dolara i sprawienie, by w roku 2025 Szanghaj mógł zastąpić Londyn i Nowy Jork i stać się jedynym wielkim centrum światowych finansów, yuanem zastępującym dolara jako walutę światową. I to są ich plany. No, na ile się uda je zrealizować, jest oddzielne zagadnienie. No, oczywiście przyjmują określoną strategię. Ta strategia ulega zmianie w zależności od sytuacji. No i w tej strategii to taka faza pierwsza, to jest stworzenie floty zdolnej do skutecznego działania w granicach tak zwanego pierwszego łańcucha wysp, którego granice wyznaczają wyspy japońskie, Ryukyu, wyspy, czyli Indonezji i Guam i Australii. A więc to jest pierwszy. No później druga faza, to planowana działalność floty do drugiego łańcucha wysp. Na pierwszym to będą własne wojska obsadzały, a drugi to już jest zderzenie. Drugi wysp. Chodzi o to, że tu flota ma już wyjść, że tak powiem, na tą drugą linię. Trzecia faza to jest planowana do połowy XXI wieku. To jest stworzenie floty działającej globalnie, czyli ocenia się, że w latach 2015-2020 Chiny zbudują pierwszy lotniskowiec. Póki co robią inaczej lotniskowce, bo budują sztuczne wyspy i na tych wyspach są lotniska, jest lotnisko na takiej sztucznej wyspie, jest pas startowy i jest jednocześnie port morski. A więc to jest, ja to mam na slajdzie, to później pokażę, jak to wygląda na kolejnym spotkaniu. Jeżeli, ale ja sądzę, że większość z Państwa to już to znają. A więc Chiny są mocarstwem globalnym i ta niekwestionowana pozycja mocarstwa, bo dodam tu, że w sprzedaży produktów Chiny już prześcignęły Stany Zjednoczone. I o tym nie było wzmianki w prasie. O tym nie było. A to bank, ten międzynarodowy, podał do wiadomości.
A więc niekwestionowana pozycja mocarstwa Chin zmusiła Stany Zjednoczone do ustanowienia z nimi ramowych porozumień tak zwanego drugiego G2. Jest to strategiczny i gospodarczy dialog między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, w ramach którego odbywają się co pół roku spotkania na wysokim szczeblu i obejmują problemy handlowe i gospodarcze oraz kwestie finansowe, dyplomatyczne i wojskowe. Czyli Stany już doceniły Chiny, dostrzegły w nich swojego rywala, no i próbują to jakoś załatwić. No i teraz jednym z działań Chin to jest budowa, wielka inwestycja, to jest jeden pas, jedna droga, czyli połączyć kontynent azjatycki i Europę. No bo jeżeli popatrzymy na mapę tą gospodarczą, to ten Daleki Wschód, czyli Chiny Wschodnie, Japonia, Korea, to są bardzo rozwinięte, o najnowocześniejsze technologie. Jeżeli weźmiemy Europę Zachodnią, to także, a ten środek jest, no, wymaga dofinansowania, załatwienia tak dalej. I ten jedwabny szlak to jest nic innego jak budowa infrastruktury, jeden pas, jedna droga, to jest hasło, no ale, no ja tu znów mam pewne wątpliwości, bo że trzeba coś takiego zrobić, że jest to celowe, to bardzo dobrze, ale w tym jedwabnym szlaku są takie państwa jak Birma, jak Ceylon i jak Pakistan. A tam już Chińczycy swoje bazy wojskowe założyli kilkanaście lat temu. Jest to tak zwany sznur pereł, pod nazwą takie było, czyli okrążyli Indie, bo Indie podpisały porozumienie strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi i dzięki temu Stany Zjednoczone umożliwiły Hindusom dostęp do broni jądrowej, bo uznały, że jeżeli Rosja ich zaatakuje, no to Chiny tak będą ma. Chodzi o to, że Stany Zjednoczone, to Nixon bodajże to tam zapoczątkował, wielkiej pomocy Chińczykom i żeby Chińczycy, bo to później minęło, ale jak Japonii dać broń jądrową, no bo jako Chińczycy mają rosną siłę, no i wobec tego, jeżeli dojdzie do konfliktu między chińsko-amerykańskimi, to jest Japonia, są Indie, to Indie wtedy w imieniu Stanów Zjednoczonych załatwią sprawę i Stany Zjednoczone uratują, że tak powiem, swoje państwo kosztem Indii. No Indie teraz póki co zaczynają zmieniać trochę tą formę tego wsparcia, no ale bo już przystąpiły do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i jest wspólny bank już, no i tu już Amerykanie tak troszeczkę inaczej na to patrzą, no bo tak są niepewnym sojusznikiem. No ale póki co to jest. No i poza tym przystąpiły także do drugiego układu. Chodzi państwa no, Azji Centralnej. Azja Centralna, już ja kończę, już tak. Azja Centralna, która założyła tą organizację wspólną, oczywiście z Rosją, no i Chiny. No to i tam do tego przystąpiła właśnie Indie przystąpiły. No a jeszcze druga informacja, druga organizacja, no to są te pięć państw największych, to jest Korea, Afryka Południowa, Brazylia, Grupa BRICS. I też jest bank, który wspólny, który jest jakby tą zalążkiem dla banku no, rywalizującego z dolarem. No to tak to wygląda. I jeżeli chodzi o ten nowy jedwabny szlak, no to oczywiście są takie hasła tylko,
no to wszechstronne partnerstwo strategiczne, strategiczne partnerstwo współpracy, no i w tym nowym jedwabnym szlaku Polska została wytypowana jako przywódca 16 państw, to jest Europy Środkowo-Wschodniej, a więc 16 państw. Oczywiście z tym już były problemy, już tam inne państwa zaczynały tam zabiegać o to, no ale na razie to nie uległo zmianie i tak dalej. No i jeżeli chodzi o ten jedwabny szlak, to już kończę, tylko jeden ostatni, proszę Państwa, bo myślę, że warto tu cytować. Dalekosiężne interesy ekonomiczne Chin, to jest ta nowa sytuacja. Są największym na świecie odbiorcą surowców, wsysając w obiekt gospodarki wszystko, od ropy naftowej i gazu, aż do drewna i metali, co mają do zaoferowania producenci w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Uzależnione są od rynków zbytu w Europie i Stanach Zjednoczonych na oceanie. Nigdy wcześniej Chiny nie były tak ściśle powiązane z resztą świata, jak obecnie. W powyższej sytuacji Chiny dokonały modyfikacji swojej doktryny tej strategicznej z koncentracji na ochronie granic, bo tylko wtedy to była pierwsza wersja, tylko ochrona granic, a teraz w kierunku ekspansji zewnętrznej. I przedstawiciele chińskiego rządu mówią o przesunięciu strategicznego widnokręgu ku, jak to nazywają, trzecim łańcuchom wysp, z których pierwszy ciągnie się od Japonii przez Tajwan do Filipin, drugi od Sahalinu po wyspy południowo-zachodniego Pacyfiku, a trzeci od wysp Aleutskich w pobliżu Alaski do Antarktyki. No, to są plany. Ja mam taką taki można, bo myślę, że taka krzywda się zrobiła, bo ja i profesor Śliwiński wystąpiliśmy i cały czas jest dyskusja, ale to ponuro, bo mamy debatę do 12, żeby jednak pozostałym przewidzianym debacie kolegom dać chociaż co najmniej po 5 minut i na koniec byśmy zrobili dyskusję. Tak, ja ze swojej strony chciałbym prosić wszystkich o trzymanie się głównego pytania, które było zadawane na początku. Mieliśmy do tej pory dwa. Teraz rozmawiamy o czynnikach ekonomicznych w geopolityce światowej. Generalnie to wszystko sobie opowiedziane, myślę, że jakoś nawiązuje, ale jeżeli będziemy się trzymać ściśle, to zdążymy jeszcze przejść do Bliskiego Wschodu, zdążymy przejść do Ukrainy, może do Korei i tak dalej. Dobrze by było tego, nie uciec od tego. Dobrze, panu profesorowi Wendtowi jeszcze oddaję. Przepraszam, ja ciągle jeszcze Chiny, tak? Ale, proszę Państwa, minuta. Grzecznie siedziałem, słuchałem wszystkich wspaniałych przedmówców, koncepcji, rozważań historycznych, ekonomicznych, geopolitycznych, politycznych, geograficznych, z podkreśleniem roli Chin, scenariuszy. Raz. Co mnie zaciekawiło, my to spodziewane nadejście Chin chyba w większości, jeżeli dobrze zrozumiałem, oceniamy jako zagrożenie. Zagrożenie dla polskich interesów, dla interesów europejskich, dla interesów euroatlantyckich. Ja tego nie rozumiem, zwłaszcza, że połowa Polski chodzi w chińskich produktach. Te Chiny tutaj cały czas są obecne, poczynając od... Ja mam pełną świadomość, że chińskie jedzenie w Polsce to nie jest chińskie jedzenie, ale jakiś symbol chińszczyzny to jednak jest. I kulturowy, i jeżeli chodzi o produkcję. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, bo obiecałem, że będzie bardzo krótko. Pół Europy, proszę wybaczyć kolokwializm, ale on jest wymuszony brakiem czasu. Aż przebiera nogami, żeby z Chinami współpracować. Na nic jakieś tam prawa człowieka w Chinach, jakieś wyroki śmierci, dysydenci. A co to kogo w Niemczech, w Anglii, we Francji obchodzi? Można tam sprzedać lotniskowiec, fabrykę Volkswagena, Mercedesa.
robić biznes. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, to nie jest kwestia geopolityki, tylko bardziej etyki. I my doskonale wiemy, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast jeżeli mówimy o Polsce i o polskiej geopolityce, o polskiej racji stanu, no to wydaje mi się, że to tak jak z surferem. Idzie fala i trzeba falę chwycić. Oczywiście mając świadomość, że nie wszyscy potrafią się na tej fali poruszać. Dziękuję. Pan profesor Cłek. Państwo wybaczą, ale jeszcze Chiny, ale krótko. Zacznę przede wszystkim od tego, że podziękuję panu profesorowi Szulowi za wsparcie. Zgadzam się z tą wypowiedzią, że przyczyny tego geopolitycznego upadku Japonii to są przede wszystkim wewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o Chiny. Chiny no nie są lub za chwilę nie będą rosnącą potęgą. Nie mam co do tego większej wątpliwości. Natomiast my jednego jeszcze nie bierzemy pod uwagę. Mianowicie gospodarka chińska jest nadal gospodarką nierynkową. My nie mamy dobrych informacji o tej gospodarce. Więc w dużej mierze te informacje są zafałszowane. I na razie nie widać, żeby Chiny zmierzały w kierunku takiej przy prawdziwej gospodarki rynkowej. To jest ważny moment. Kiedy Związek Sowiecki też się rzekomo bardzo dynamicznie rozwijał i mimo wszystko przegrał z prostego powodu. Nie miał gospodarki rynkowej, która nie była sprawdzana na co dzień. Na co dzień odgrodziła się od świata i bazowała na zupełnie innym systemie. Natomiast system rynkowy jest sprawdzany na co dzień w codziennych transakcjach. Przedsiębiorstwa są sprawdzane non-stop, całą dobę. My wielu rzeczy z tego powodu o Chinach nie wiemy. Poza tym jeszcze uwaga na temat demografii. Jeśli chodzi o demografię, to udział ludności Chin w ludności świata od wielu lat maleje. Jeśli dodamy do tego zwichniętą strukturę demograficzną i procesy starzenia, naprawdę nie widzę wielkich, pięknych perspektyw przed tą gospodarką. Dziękuję. Redaktor. Przepraszam, ale tylko chwila, Paweł Miniki. Bardzo cenię sobie pana profesora koncepcję, ale teza o tym, że nie ma gospodarki rynkowej w Chinach, jest nieuzasadniona. Proszę państwa, tak się składa, że ja chyba w Chinach byłem 15 razy, przyjechałem ją wzdłuż i wszerz. W celach biznesowych oczywiście korzystałem też z tego, żeby inne sprawy poznać. I mogę powiedzieć tak, statystyki, wszystkie debaty naukowe nie oddadzą tego, dopóki się tego nie zobaczy. Nie porozmawia z tymi ludźmi. I taki jeden tylko przykład, taka impresja. Wjeżdżam do pewnego miasta, pytam, ile ma mieszkańców. Nie wiedzą, ile, ale małe. Ale ile? No, zaczynają dzwonić i nagle się okazuje 4 miliony. Tak? To jest dla nich małe miasto. Przejeżdżam przez inne miasto, jadę ulicą i po lewej i po prawej stronie są takie większe sklepy i tokarki. Tokarki wystawione na ulicę do sprzedaży. Było ich, nie wiem, 100, 150. I ja pytam tych gospodarzy, o co chodzi? Oni mówią, no tutaj jest takie zagłębie tokarek. Ale jak to się stało? No był jeden państwowy zakład, który zbankrutował. Chińczycy wzięli sprawy w swoje ręce i utworzyli 150 firm, które produkują tokarki. To jest niewyobrażalne, proszę państwa, z naszego europejskiego punktu widzenia. I to, że jest tak olbrzymi sukces Chin, to najmniejsza, gospodarczy Chin, to jest najmniejsza zasługa w tym, tego rządu. Poza tym, że pozwolił ludziom obogacić się. To po prostu Chińczycy wzięli sprawy w swoje ręce i skorzystali z tego liberalizmu gospodarczego i dużego wsparcia kredytowego państwa. I stąd mamy ten sukces. Dziękuję. Jedno zdanie. No, ja byłem tylko raz w Chinach, ale nie kilkanaście razy. Natomiast jeśli już mnie się nie ufa, okej. Są
poważne badania na temat rankingu, na przykład rankingi wolności gospodarczej. Chiny są na 150 tam w którymś miejscu w świecie, Polska 30 gdzieś tam, które już nie pamiętam, bo lekko ostatnio spadła. Więc to są raczej dość obiektywne badania. Także nie ma gospodarki rynkowej w Chinach. Dziękuję. Myślę, że temat czynników ekonomicznych w geopolityce światowej został dosyć mocno wyczerpany. Zgodzą się Państwo i Panowie eksperci ze mną. To może następne pytanie zada Pan Profesor Wilczyński, dobrze? Ja chciałbym, aby Państwo nie obawiali się, że wszystkie te pytania, które tam zamierzaliśmy zadać, ja będę po kolei zadawał, bo nie ma na to czasu. Zresztą większość z tych kwestii, które tam są poruszone, które chcieliśmy, żeby się tu pojawiły, już się pojawiła. Natomiast teraz mam jeszcze pokusę taką, aby tę kwestię rywalizacji chińsko-amerykańskiej jeszcze przez chwilę kontynuować i chciałem zapytać pana doktora Sykulskiego, jaką rolę ma Rosja w tym i jaka w ogóle jest przyszłość tego państwa. A przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Witaliśmy tutaj serdecznie pana profesora Skrzypa, a przecież pojawił się jeszcze pan profesor Zapałowski z Rzeszowa. Dziękuję. Proszę Państwa, tytuł naszej debaty to przemiany geopolityczne w latach 2016-2017 z podtytułem Polska, Europa, Świat. Jako geopolitycy staramy się, musimy nawet, patrzeć wielkoprzestrzennie i długookresowo. I ja postaram się wyjść trochę nieco przewrotnie na przekór temu tytułowi od procesów długookresowych i wielkoprzestrzennych. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać szanownym naszym prelegentom i też Państwu, czy mapa, jaką posługujemy się jako geopolitycy, mapa światowej wyspy, mapa, na której centrum świata jest światowa wyspa, World Island, z koncepcji Halforda Mackindera, z naniesionym centralnie Heartlandem, z później uzupełnioną koncepcją Nicholasa Spykmana, czy Spykmana, jak kto woli, Rimlandem okalającym właśnie Eurazję, czy ta mapa, ewentualnie uzupełniana o koncepcję stref zderzeń, Shatterbells, Grasszons, chociażby Saula Cohena, czy ta mapa jest dzisiaj aktualna? Czy ta mapa kształtująca naszą mapę mentalną jako geopolityków i geostrategów jest adekwatna do tych procesów globalnych, z którymi mamy do czynienia mniej więcej od 15 lat? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem mapa geostrategiczna, nie geopolityczna, ale mapa geostrategiczna wygląda dzisiaj inaczej. Należy dokonać pewnych korekt, ale zanim powiem i zaproponuję taką mapę właśnie bardziej adekwatną moim zdaniem, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na dwa kluczowe procesy, moim zdaniem definiujące ostatnie 15 lat i najbliższe, co najmniej najbliższe 15 lat. Pierwszym z tych procesów, by użyć tutaj terminu Grahama Ellisona, jest coś, co określamy mianem pułapki Tukidydesa. To szeroko opisał w swojej świetnej książce pan dr Jacek Bartosiak, Pacyfik Eurazja o wojnie, mechanizm rywalizacyjny między mocarstwem wschodzącym, a supermocarstwem, które ma aktualnie hegemonię. Jest to niewątpliwie proces, który definiuje dzisiaj, jest jednym z tych procesów, który definiuje porządek międzynarodowy. Ale z punktu widzenia Rosji, o którą zapytał pan profesor Wilczyński, i także z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju, równie ważnym procesem, a moim zdaniem ważniejszym procesem, jest coś, co Joseph Nye określił mianem pułapki Kindelbergera. Ja wolałbym tutaj mówić nie tyle o pułapce Kindelbergera, co o mechanizmie Kindelbergera, ponieważ słowo pułapka odnosi się do
do supermocarstwa i jego sojuszników. Natomiast ten mechanizm jest znacznie szerszy i znacznie bardziej wpływowy, jeśli chodzi o międzynarodowy układ sił. Charles Kindleberger był amerykańskim ekonomistą, który badał m.in. kwestie wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30. Stworzył pewnego rodzaju teorię, która mówi o tym, że supermocarstwo, które jest w danym okresie czasu głównym dostarczycielem i głównym gwarantem dystrybucji tzw. dóbr publicznych, czyli chociażby wolnego handlu na morzach i oceanach, czy kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeżeli to supermocarstwo przestaje być z różnych powodów tym właśnie głównym dystrybutorem i głównym gwarantem dystrybucji dóbr publicznych, dochodzi do konfliktów międzynarodowych. Przykładem jest pozycja Wielkiej Brytanii jako supermocarstwa, która po I wojnie światowej przestała być właśnie tym głównym gwarantem chociażby międzynarodowego handlu morskiego i oceanicznego. I z tym mechanizmem mamy dzisiaj do czynienia. Stany Zjednoczone, co zresztą widać również po... Nie chcę być tutaj zakładnikiem bieżących wydarzeń, nie chcę się odnosić do bieżących wypowiedzi poszczególnych polityków, ale zrobię tutaj wyjątek do wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, iż wiele państw beneficjentów właśnie tej pozycji Stanów Zjednoczonych jako globalnego hegemona nie dokłada się do regulowania systemu międzynarodowego. I proszę zauważyć, że mamy do czynienia dzisiaj z powolnym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z niektórych regionów świata, wycofywaniem się jako pewnego regulatora. Przykładem bardzo dobrym jest porażka koncepcji amerykańskiej większego Bliskiego Wschodu. Pytanie, czy to, co się dzieje obecnie w Syrii, jest zwycięstwem Rosji, czy to jest siła Rosji? Moim zdaniem nie. Jeżeli spojrzymy na ostatnią dekadę, zobaczymy, że Rosja przegrywa na bardzo wielu frontach. Projekt Unii Eurazjatyckiej okazuje się póki co porażką. Osobiście uważam, że to, co się dzieje obecnie na Ukrainie, to, co się stało w 2013 roku, właściwie to było apogeum tego, to jest wielka historyczna przegrana Rosji na Ukrainie. To nie jest geopolityczna przegrana. To jest historyczna przegrana, ponieważ nastąpiła wielka przepaść między tą najbardziej uświadomioną częścią narodu ukraińskiego a narodem rosyjskim. Wzmocniła się świadomość narodowa Ukraińców i wzmocniła się armia ukraińska. Oczywiście nie będę tutaj przeceniał siły tej armii, natomiast niewątpliwie przyczyniło się to, ten mechanizm miał na to wpływ. Czy Rosja odnosi sukcesy w Syrii dlatego, że jest taka silna? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Rosja wchodzi dokładnie tam, gdzie dominujące supermocarstwo wycofuje się, gdzie wycofuje swoje wpływy. I mamy tutaj do czynienia z klasycznym mechanizmem Kindlebergera. I teraz odnieśmy to do roli, jaką Rosja w tych dwóch procesach, które umownie nazywamy pułapką Tukidydesa i mechanizmem, czy też pułapką Kindlebergera, odgrywa. Proszę Państwa, spójrzmy teraz na mapę świata, na geopolityczną mapę świata, gdzie centrum stanowi Światowa Wyspa, a centrum Światowej Wyspy stanowi Heartland, który decyduje o dominacji nad światem. Czy rzeczywiście dzisiaj Rosja, jej rola jest fundamentalna, jest czymś absolutnie centralnym, co skupia uwagę wszystkich mocarstw? Moim zdaniem nie. I warto wrócić do Mackindera i zobaczyć, że jego koncepcja ewoluowała. Jakby koncepcja Mackindera z 1904 roku to nie jest ta sama koncepcja, co z 1919, ani ta z 1943. Dzisiaj należy również wprowadzić na tej mapie korekty. Rosja staje się dzisiaj moim zdaniem jest nie Heartlandem, a bardziej pivot area, czyli wracamy bardziej do 1904 roku. Rosja korzysta dzisiaj z dywidendy geograficznej. To jest po pierwsze. Po drugie, z dywidendy strategicznej. Za chwilę wytłumaczę, o co mi chodzi. Kluczowymi dwoma obszarami na nowej mapie geostrategicznej uważam są dwa uskoki geostrategiczne. Uskok zachodnioeurazjatycki i uskok wschodnioeurazjatycki.
Uskok zachodnioeurazjatycki to jest nic innego jak zachodnia część Hartlandu. Od północy, od Oceanu Arktycznego przez Półwysep Fennoskanski, Zatokę Fińską, Morze Bałtyckie, Pomorze Bałtycko-Czarnomorskie w kierunku Bałkanów, Morza Egejskiego, Adriatyckiego, Morza Śródziemnego i wreszcie uskok wschodnioeurazjatycki, czyli tak naprawdę zachodnia część Rimlandu, to jest Azja Wschodnia i Zachodni Pacyfik. To są dwa kluczowe obszary, które będą decydowały, na których toczy się dzisiaj rywalizacja geostrategiczna, która zawsze jest pewnym pulsometrem przyszłej mapy geopolitycznej świata. I pan profesor Wilczyński zadał pytanie, jaką rolę Rosja odgrywa, a może chciałaby też odgrywać właśnie w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Po pierwsze, celem strategicznym Rosji na dziś jest rozbicie jedności Unii Europejskiej i stworzenie układów multilateralnych z największymi mocarstwami europejskimi, przede wszystkim z Niemcami. Tutaj główny cel geopolityczny Niemiec, geopolityczny cel Rosji się nie zmienił i uważam, że jest obecnie skutecznie realizowany. Chodzi o połączenie kontynentalnej masy eurazjatyckiej, przede wszystkim o strategiczny sojusz z Niemcami, ale on oczywiście może być rozszerzony o oś Paryż-Berlin-Moskwa. Tak? O Paryż może być rozwinięty. I proszę zauważyć, że ten proces w Moskwie się na razie udaje, czego najlepszym przykładem jest Nord Stream, gazociąg podnie Bałtyku. Drugim bardzo ważnym elementem, ponieważ ważnym elementem geostrategii rosyjskiej jest neutralizacja Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, neutralizacja geopolityczna, a przede wszystkim neutralizacja przesmyku bałtycko-karpackiego. Proszę Państwa, kluczowym i najistotniejszym obszarem geograficznym dla bezpieczeństwa Rosji od wieków jest Nizina Środkowoeuropejska. Mówiąc bardziej obrazowo, chciałbym Państwu to przedstawić, nie mamy tutaj mapy Europy, ale proszę sobie wyobrazić kawałek pizzy. Kawałek pizzy, trójkąt pizzy, który wierzchołkiem ciągnie się od północno-zachodniej Francji i rozwidla się aż w kierunku granic Rosji. Tym najwęższym i tym najbardziej kluczowym obszarem tego kawałka pizzy jest przesmyk bałtycko-karpacki. To nizina środkowoeuropejska, która dochodząc do granic Rosji liczy już ponad 3000 km, była głównym obszarem, na którym toczyły się inwazje czy też konflikty rzutujące na bezpieczeństwo rosyjskiego ośrodka siły. Czy to będzie rok 1610, czy to będzie rok 1708, czy to będzie 1812, lata 1853-55, czy 1914, czy 1941, zawsze kluczowym obszarem geograficznym dla bezpieczeństwa rosyjskiego ośrodka siły, czy to była Imperium Rosyjskie, czy to był Związek Sowiecki, była nizina środkowoeuropejska. Zatem kluczowym aspektem bezpieczeństwa jest geopolityczna neutralizacja tego obszaru. Jak to może praktycznie wyglądać, jak może to wpływać na nasze bezpieczeństwo, to może później, ponieważ Rosjanie mają swoje bardzo konkretne scenariusze, które są w Polsce bardzo lekceważone, a są one konsekwentnie od 20 lat wykorzystywane. Możemy tutaj mówić o doktrynie Giedroycia, o pewnych elementach polskiej polityki wschodniej, o Międzymorzu, ale pamiętajmy, że Międzymorze, Trójmorze, jakikolwiek projekt integracyjny na obszarze Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego czy na obszarze szerzej ABC jest śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla Rosji, ale także dla Niemiec i jest to spoiwo. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych Rosja jest istotnym partnerem, jeśli chodzi o rywalizację z Chinami. To nie tylko jest kwestia bieżącej rywalizacji o hegemonię, o rynki zbytów, o kwestię realizacji projektu, czy właściwie nie projektu, propozycji jednego pasa, jednej drogi chińskiej, która jest na razie luźną propozycją, ale to jest także kwestia przyszłej eksploracji zasobów Arktyki. Amerykanie kierują się w swojej polityce zagranicznej żelaznymi zasadami geostrategii. Także tymi, które sformułował George Renner, pisząc o
kwestii kluczowego znaczenia bieguna północnego dla rywalizacji geostrategicznej. Ja dostrzegam dzisiaj pewne procesy, mówię teraz bardzo ogólnie, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytanie, możemy wejść znacznie głębiej, znacznie bardziej szczegółowo. Dostrzegam w perspektywie krótkookresowej zbieżność interesów rosyjsko-chińskich, które mają na celu przede wszystkim policentryzację świata, czyli doprowadzenie do tego, aby mechanizm Kindlebergera postępował i stworzył swego rodzaju nowoczesny system konceptu mocarstw, ale w dalszej perspektywie dostrzegam zbieżność na wielu polach interes Stanów Zjednoczonych i Rosji. I to jest szalenie niebezpieczne dla naszego kraju, ponieważ jeżeli mamy do czynienia ze strategicznym zwrotem Stanów Zjednoczonych na Pacyfik, to musimy się z tym liczyć, że Stany Zjednoczone będą wycofywać swoje zaangażowanie z różnych dotychczas bardzo strategicznych regionów świata. I to, że dzisiaj Stany Zjednoczone są obecne w Polsce, że nasza percepcja strategiczna jest obliczona na ten, że tak powiem, talasokratyczny reżim bezpieczeństwa, czyli odnoszący się do dominacji mocarstwa morskiego, to może być iluzja. To znaczy nasza percepcja może się odnosić do desygnatów strategicznych nieaktualnych, do desygnatów strategicznych z poprzedniej epoki, nie uwzględniających tych procesów, o których wspomniałem. I to jest główne zagrożenie i to jest ten mechanizm, który Rosjanie chcą wykorzystać, ponieważ Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę ze swojej słabości. I ostatnie zdanie. To, co powiedziałem, kwestia dywidendy geograficznej wynikającej z pivotalnego, ze stworzeniowego charakteru terytorium Rosji, to jest jedna sprawa. Natomiast pamiętajmy, że klasyczne pomiary potęgi, jakie znamy z geopolityki, takie chociażby, które prezentuje pan profesor Mirosław Sułek, którego pracę bardzo cenię, ale z wieloma poglądami się nie zgadzam, nie uwzględniają tego, co nazywa się współcześnie mianem dyplomacji asymetrycznej. Dyplomacji asymetrycznej, gdzie Rosja celuje w nowe środki oddziaływania, równoważące klasyczne zasoby tworzące potęgę. To tyle, dziękuję. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że szapoba generalnie, tak właśnie jesteśmy moim zdaniem w takiej sytuacji, jak pan doktor to powiedział. Przyznam się też, że w związku z tym, że nie zajmowałem się zawsze geopolityką, tylko od kilku lat, a wcześniej zawodowo zupełnie czym innym i do tej pory to robię. Konstatacja w pewnym momencie tego, co pan powiedział, spchnęła mnie w kierunku tej pracy. Więc jest to rzadka sytuacja, żebym dokładnie tak poczuł. Właśnie tą kwestię tego napięcia wynikającego z załamywania się wpływów amerykańskich oraz tego, że jeżeli spojrzymy na mapę Europy i całej Eurazji, to Polska zaczyna być właśnie, Polska jest w tym miejscu, nie tylko właśnie miejscu, gdzie się wachlarzowo rozchodzą kierunki operacyjne na Rosję, na niziny środkowoeuropejskie, ale w ogóle kierunki, jak się patrzy z Szanghaju, to Polska jest stworzeniem zamykającym zlewnie Atlantyku. W związku z tym właściwie się nie da dobrze zrobić nowego etatnego szlaku bez Polski. A wpływy mocarstwa morskiego mogą tu nie sięgać i możemy być rzeczywiście w tej próżni bezpieczeństwa. I to jak gdyby u samego zarania miałem konstatację, że możemy być w sytuacji pokoju brzeskiego w 18 roku i próżnia bezpieczeństwa, że musimy mieć siły zbrojne, które będą czynnikiem równowagi na wschodzie. Dlatego, że teatr operacyjny, teatr w ogóle, polski teatr wojenny, jak to się mówi, niestety jest większy niż nasze granice polityczne. I właściwie jest ogromny z punktu widzenia korelacji sił. I niestety nigdy tego nie zmienimy. Nigdy tego nie zmienimy. Wszystkie te obserwacje później potwierdziły mi praktyka moja wyjazdów. I wydaje mi się, że musimy na nowo narysować rzeczywiście, redefiniować Mackindera w tym względzie. Lekko to zasugerowałem wcześniej, z Rosją rzeczywiście jako pivotalną, z punktu widzenia jak gdyby z fundamentalnej sprzeczności z interesami RP. I bardzo ciężko jest rzeczywiście złapać tu dobre oparcie. Tak? Jest to bardzo trudna sytuacja i bardzo się również boję o te stare mapy mentalne, o których pan wspomniał, nie nazywając tego.
wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę bardzo intelektualnie mocno pracować nad tym, żeby to opisać. I tyle. No, chciałbym bardzo długo o tym mówić, ale nie chcę zabierać się. Generalnie naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Cały czas o Rosji. Czy ktoś chciałby zadać pytanie panu doktorowi Sykulskiemu, który zabrał głos? O, proszę. Ja mam pytanie bardziej publicystyczne, czy bardziej aktualne do wszystkich uczestników, którzy chcieliby odpowiedzieć na nie. Otóż w tej przestrzeni USA-Chiny rodzi się koncepcja Międzymorza, a w zasadzie konkretyzacja w postaci koncepcji Trójmorza. I tutaj bym prosił o uszczegółowienie, jak w rywalizacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj Rosji, jak Państwo widzą przyszłość tego projektu. Pozwolę sobie dwa słowa. Oczywiście musimy rozróżnić dwa pojęcia. Pojęcie Międzymorza i pojęcie Trójmorza. Jest pewna drobna, ale bardzo znacząca pod względem geopolitycznym różnica. To nie jest różnica dyplomatyczna ani polityczna. Klasyczna koncepcja Międzymorza, ta, która korzeniami sięga jeszcze rozważań profesora, czy sporu intelektualnego profesorów, wybitnych geografów Wacława Naukowskiego i Eugeniusza Romera, a później całej wielkiej szkoły myślenia politycznego, którą stworzył marszałek Józef Piłsudski. Ta szkoła wchłaniała w siebie jako jeden z filarów tego projektu Ukrainy. Obszar geograficzny Ukrainy, to jest bardzo ważne. Ale także, co jest bardzo istotne, obszar Polesia. Obszar Polesia, czyli tego korytarza poleskiego, zamkniętego, czy otwartego, więc zamkniętego, na zachodzie bramą Brzeską, a na wschodzie bramą Smoleńską. I bez zrozumienia tego, czym jest koncepcja Międzymorza w tym znaczeniu, jakie znaczenie ma dla kontrolowania niziny środkowoeuropejskiej, nie zrozumiemy całego klubu, całej istoty tego. Koncepcja Trójmorza dzisiaj jest koncepcją bieżącą. Jest koncepcją z jednej strony gospodarczą, z drugiej strony koncepcją, która jest panicznym często poszukiwaniem jakiejś tożsamości geopolitycznej, jakiejś wizji geopolitycznej, strategii, namiastki, pewnej protezy strategicznej dla państwa polskiego. Ja uważam, że w naszym kraju doktryna świętej pamięci Jerzego Giedroycia, który część z analityków czy część z badaczy nie pamięta, że korzenie Jerzego Giedroycia to jest polski ruch mocarstwowy przed wojną. I często nie pamięta, co było tak naprawdę kluczem w myśleniu Jerzego Giedroycia czy Juliusza Mieroszewskiego. To nie była kwestia sojuszu strategicznego z Ukrainą za wszelką cenę. To była kwestia właśnie kontroli nad pomostem bałtycko-czarnomorskim dzięki kontrolowaniu korytarza poleskiego i kontrolowania terytorium Ukrainy. Ale często dzisiaj zapominamy, a właściwie to w debacie publicznej w ogóle zapominamy, że Jerzy Giedroyć dopuszczał możliwość, taką możliwość niedogadania się, mówiąc kolokwialnie, z władzami Ukrainy, niepodległej Ukrainy. I przedstawiał konkretną alternatywę wobec takiego obrotu sprawy. A pamiętajmy, że sojusz z samą Ukrainą, czy takie budowanie filaru Polski i Ukrainy z pominięciem Białorusi, z pominięciem Polesia, obszaru zamkniętego bramą Brzeską i bramą Smoleńską, jest absurdalne z punktu widzenia geostrategii. I tu można odwołać do prac przedwojennych, wybitnych polskich geostrategów i geopolityków Jerzego Smoleńskiego czy Romana Uniastowskiego, którzy doskonale, zwłaszcza Roman Uniastowski jako oficer, starszy oficer Wojska Polskiego, doskonale to tłumaczył, dlaczego Białoruś, terytorium Białorusi jest tak istotna.
I teraz odnosząc się do pańskiego pytania, jak Polska ma dzisiaj budować jakikolwiek silny twór geopolityczny czy geostrategiczny na obszarze Niziny Środkowoeuropejskiej, czy jeżeli chodzi o oś północ-południe Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, skoro mamy takie, a nie inne relacje z Białorusią i z Ukrainą? Czy Polska jest dzisiaj magnesem przyciągającym, jest atrakcyjnym partnerem dla Węgier, Czech, Słowacji czy Rumunii? I ja dostrzegam inny trend, że Czechy orientują się na Niemcy, Węgry na Rosję. Uważam koncepcję Międzymorza za piękną koncepcję geopolityczną, rodzimą naszą, jedną z największych koncepcji, jaka powstała na terytorium Polski, wymyślona przez naszych wybitnych badaczy. Natomiast na dziś kompletnie nierealną. Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu naszej słabości, jako państwa, jako narodu, jako elit decyzyjnych także. A po drugie z przyczyn związanych z koniunkturą międzynarodową. Pamiętajmy, że geopolityka to jest walka o przewagę. Ta przewaga zawsze się toczy w ramach jakiejś koniunktury geopolitycznej. Koniunktura geopolityczna to jest nic innego jak wypadkowa dwóch układów. Układu sił i układu interesów. Dziękuję. W zasadzie to dr Sykulski powiedział to, co chciałem wyrazić. Natomiast chcę tylko dodać, że moim zdaniem ta koncepcja Międzymorza ma jeden grzech pierworodny, obecna. Mianowicie ona w umysłach twórców jest pomyślana jako antyrosyjska. Tego się zrobić nie da, ponieważ różne kraje, które wchodzą w Międzymorze, różnie bardzo traktują swoje stosunki z Rosją. I na pewno nie przekonamy do takiej polityki Czechów, Słowaków, Bułgarów. Węgrzy są bardzo pragmatyczni. No, o Ukrainie tutaj już kolega mówił, że w zasadzie to państwo samo się wykreśliło jako czynnik, który mógłby stabilnie oddziaływać w tym obszarze. W związku z tym to jest sztuczne o tyle jeszcze, że my nie rozumiemy, że tego typu więzi powinny być budowane na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko płaszczyzna polityczna, nawet nie tylko gospodarcza. To jest praca, proszę Państwa, na pokolenie, bardzo mądra, zdecydowana, otwarta. Tu trzeba przekonać elity poszczególnych krajów co do wspólnych interesów nie tylko politycznych i nie tylko ekonomicznych, ale również cywilizacyjnych, czy takiego prostego elementu bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego. Bez tego ten projekt będzie sztuczny i nietrwały. Dwa słowa. Partnerstwo Wschodnie i Chiny. To są te dwa jeszcze elementy, nad którymi chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. Jeśli chodzi o Chiny, to myślę, że oddam głos tutaj panu doktorowi Bartosiakowi. Natomiast proszę zauważyć, że w mojej opinii ostatni szczyt Partnerstwa Wschodniego, który miał miejsce 22 listopada, to jest tak naprawdę koniec. To jest koniec w sensie politycznym tego projektu. Moim zdaniem ten projekt stanie się już tylko i wyłącznie elementem machiny biurokratycznej Unii Europejskiej. Stanie się projektem biurokratycznym, a nie projektem realnym, projektem politycznym. Jeżeli mówimy o geostrategicznym uskoku na obszarze Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, czy szeroko na terenie zachodniej części Heartlandu, to tym elementem, który może równoważyć wpływy niemiecko-rosyjskie, ale także te talasokratyczne, czyli tego władztwa morskiego, jest obecność Chin. W jakiej formie, w jakiej skali? Myślę, że oddaję głos panu doktorowi Bartosiakowi. Bo ja właśnie w nawiązaniu do Chin chciałem zadać pytanie. Niedawno recenzowałem książkę, którą ma wydać Towarzystwo Geopolityczne, mianowicie pana Macieja Dudy o rozwoju przestrzennym Rosji. I on tam też
dość dużo uwagi poświęcił relacjom chińsko-rosyjskim. I on występuje w tej książce z takimi tezami, że po pierwsze nie grozi jakaś kolonizacja Syberii, że Chiny nie mają takich ambicji, żeby przejąć przynajmniej część terytorium właśnie rosyjskiego, łącznie z tymi terenami, gdzie są bogactwa naturalne. Mimo że trendy demograficzne no, są wiadome, jeśli chodzi o rosyjską demografię, tam jest bardzo źle, wyludnienie następuje. Chińczycy prowadzą dużą współpracę międzygraniczną, ale także te południowe rejony Rosji w jakiś tam sposób tam budują swoje wpływy gospodarcze. I druga teza pana Macieja Dudy jest taka, że on widzi możliwość sojuszu wojskowego, takiego terminu użył, między Rosją a Chinami. No, są pewne przesłanki, które o tym świadczą, bo proszę sobie przypomnieć, mniej więcej w ostatnich 2-3 lat były wspólne ćwiczenia chińsko-rosyjskie. Niedawno były wspólne jednostki wpłynęły na Bałtyk wojenny Rosji i Chin. Rosja eksportuje dużo uzbrojenia do Chin. Inna sprawa, że jest tu zmuszona koniecznością, żeby utrzymać moce produkcyjne swojego przemysłu zbrojeniowego. Chińczycy zresztą te uzbrojenie potem adoptują, zmieniają, modernizują i już produkują w oparciu o technologie rosyjskie własne rodzaje uzbrojenia. Także mam pytanie zarówno do pana Leszka Sykulskiego, jak i do pana Bartosiaka. Czy taka wizja jest możliwa? Sojusz wojskowy Rosji z Chinami? Bo była tutaj mowa, że raczej właśnie powinni Amerykanie dążyć do tego, żeby przeciwko Chinom w jakiś sposób nawiązać współpracę z Rosją. Dwie sprawy. Najpierw jeszcze powiem o głównym kierunku operacyjnym, bo to znowu nie chciałbym się powtarzać, ale rzeczywiście szapowa. Tak dokładnie jest, że front centralny, czyli główny kierunek operacyjny, środkowy, poleski, białoruski, jest głównym kierunkiem operacyjnym dla sił zbrojnych RP, aż po Bramę Smoleńską. Kto kontroluje Bramę Smoleńską, kontroluje całość Europy Wschodniej. Jest to prawidłowość, która była taka sama za czasów Hetmana Żółkiewskiego, jak i musicie państwo wierzyć, że tak samo jest teraz na wschodniej flance NATO i z punktu widzenia sztuki operacyjnej. I Polska musi się po prostu zmierzyć z konfliktacjami polityczno-wojskowo-geopolitycznymi tego po prostu. Zwłaszcza, że okres adopcji strategicznej się zakończył, który był po 1989 roku, a wcześniej był PRL, więc też byliśmy adoptowani, tylko z drugiej strony. Okres adopcji strategicznej przez Stany Zjednoczone i NATO, gdzie nasi dowódcy przestali się zastanawiać nad polskim teatrem operacyjnym, obiektywnie rzecz biorąc, a decydenci, jeśli chodzi o makroekonomię, przestali się zastanawiać, bo Zachód nas adoptował do systemu światowego, który stworzył Bretton Woods i później go, że tak powiem, update'ował po pokonaniu Sowietu. I ten czas po prostu się skończył. Więc wszystkie pytania, które pan doktor Sykulski tutaj zadał, zostały otwarte. To jest właśnie przyszła geopolityka Rzeczypospolitej. W oparciu oczywiście o dokonania przeszłości i klasykę geopolityki, i tak to właśnie jest. Nie chciałbym też zabierać innym, aż powstrzymuję się, żeby nie rozpoczynać kolejnych wątków. Natomiast co do współpracy rosyjsko-chińskiej. Po prostu Chińczycy chcą złamać ład światowy skonstruowany przez Amerykanów po II wojnie światowej, dlatego że ich powstrzymuje. W związku z tym podejmują się wszystkich działań. Pamiętamy, chyba to Spikeman pisał, że kto kontroluje dwa marginalne morza Europy, czyli Bałtyk i Morze Czarne, ten wypycha wpływy morskie państw morskich z Europy. W związku z tym tak zwana prezencja, presence, tak, pokazywanie floty na Bałtyku chińskiej współpracy z rosyjską ma pokazać, że to jest obszar zamknięty dla wpływów amerykańskich i ma też zmienić nasze kalkulacje co do tego, z kim trzymamy, czy generalnie, czy pokładamy takie stuprocentowe nadzieje.
Stąd są przeloty nad samolotami, nad okrętami na Morzu Czarnym i na Bałtyku. Anti-Asteroid Nile pokazujemy, to są morza zamknięte dla dominującej floty na Oceanie Światowym. I my musimy codziennie, nasi decydenci muszą podejmować decyzję, czy jesteśmy jeszcze połączeni komunikacją morską z dominującym mocarstwem, od którego jesteśmy zależni z zakresie bezpieczeństwa, czy nie. Jeśli nie, to należy podejmować decyzje stosowne do tego, ale generalnie to się to pokazuje. Oczywiście z punktu widzenia, moim zdaniem, polskiej współpracy z Chinami, Chińczycy popełnili błąd, bo i w ogóle w Europie Środkowej, jednak płynąc na ten Bałtyk, dlatego że może osiągnęli cel, że pokazują Amerykanom, że będzie ciężko i że oni mają zdolności do pełnooceanicznej floty z tak daleko od wód macierzystych, ale to wystraszyło nas, tak, i naszych decydentów. Podejrzewam, że przyspieszyło decyzję o budowie Międzymorza, tego rozumianego, jak mówią w telewizji. Więc Chińczycy popełnili błąd z punktu widzenia przyciągania Europy Wschodniej. Natomiast jeżeli mówimy o modelu, to uważam, że długoterminowo współpraca rosyjsko-chińska jest niemożliwa. Pierwszym prawem geopolityki jest to, że sąsiedztwo powoduje zagrożenie. Dlatego mieliśmy z Rosją w tej geografii lądowej, klaustrofobicznej między Bałtykiem a Morzem Czarnym przez kilkaset lat rywalizację na pomoście Bałtyku Czarnomorskim. I to samo będzie tam nad Pacyfikiem, w Azji Środkowej, wokół Mongolii. Zwłaszcza Chiny będą rosły w siłę. Chiny po prostu są potężnym olbrzymem w porównaniu do Rosji i moim zdaniem Rosjanie negocjują cenę, to znaczy są w dziesiątce tak zwanej wejść w relacje z Amerykanami. I czekali na Trumpa, czekają na nowego decydenta, na nowego Nixona, na nowego Kissingera, na jakiegoś decydenta, który wyjdzie do nich z tą propozycją. Cały problem polega na tym, że Amerykanie są w wyparciu strategicznym, w tym sensie, że zbudowali ten świat i co tu dużo mówić, rozmawialiśmy też dzisiaj. Większość skorzystała, w tym Chińczycy znacząco, na międzynarodowym systemie opartym o zasady narzucone Bretton Woods, gwarantowane przez amerykańską flotę i dolara, i wszyscy rośli, i było bezpiecznie, bo bezpieczeństwo gwarantowało Amerykanie, prawda? W związku z tym nie było ryzyka wzajemnych sojuszy, wewnętrznych jakichś takich ruchów. I Amerykanie cały czas mówią, że po pierwsze myślą, że są w stanie utrzymać ten system, a wypowiedzi Trumpa i polityka Trumpa jest wprost tego sygnałem, że nie mają zamiaru się dostosować, tylko generalnie walczą o prymat światowy. To przyspiesza nam pułapkę Tukidydesa. A jednocześnie wybierają, nie mogą się pogodzić z tym, ale to wiemy też z Tukidydesa właśnie, z partii Aten. Jak to jest? Przecież oni rośli dzięki nam. To Sparta zapewniała bezpieczeństwo na Peloponezie i tak dalej i te Ateny mogły rosnąć. No to dlaczego? Tak? I każdy ma takie poczucie moralne, że przecież wszyscy korzystali, teraz wszyscy, w tym zachodni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, powinni razem z Amerykanami zadbać o zapewnienie tego ładu międzynarodowego old schoolowego, czyli w starym stylu, tak? To takie, i stąd też napięcie z zachodnimi Europejczykami, którzy wcale chyba nie chcą, bo podoba im się globalny system wymiany towarowej, Amerykanom już nie, Chińczykom też i mamy rozdźwięk Zachodu. Jest to całkowicie nowa sytuacja geostrategiczna dla państwa polskiego. Kończę już. Na to nakłada się jeszcze jeden temat, który jest często zapominany w dyskusjach geopolitycznych w Polsce, a już w politycznych to już w szczególności. Symptomem tego, o czym mówię, jest to, że co pokolenie to wyjeżdża kolejne miliony Polaków w poczuciu za bezpieczeństwem, bo jesteśmy właśnie między morzem a lądem, bądź za pieniędzmi, bo jesteśmy w dualizmie na łabie, tak? I w związku z tym na Zachodzie jest lepiej. Musimy złamać dualizm na łabie, bo bez tego będziemy tylko zawsze światłem odbitym świecić jakiegoś systemu, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, a nigdy ono nie jest stuprocentowo gwarantowane i tak jesteśmy przedmiotem gry. A wszystko inne to są nasze rojenia, że możemy na to wpłynąć. Po prostu w jakiś sposób trzeba zmienić dualizm na łabie, bo nie da się tak dłużej funkcjonować. Dziękuję. Odpowiadając pokrótce panu profesorowi Pawłowi Soroce, czy jest możliwy sojusz rosyjsko-chiński, to powtórzę się. Uważam, że w bardzo krótkoterminowo widzimy tę współpracę
w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, widzimy to w grupie BRICS, ale uważam, że jest to tylko i wyłącznie współpraca taktyczna. Tak jak powiedziałem, na koniunkturę geopolityczną składa się układ sił i układ interesów. I spójrzmy jeszcze raz oczami wyobraźni na mapę świata, na temat świata geopolitycznym, jaką jako geopolitycy i geostrategzy się posługujemy. I zobaczmy na tej mapie nie tylko północny biegun polityczny, na który składa się Eurazja i Ameryka Północna, ale spójrzmy na południe. Co się dzieje na południu? W klasycznej geopolityce, zwłaszcza niemieckiej, Afrykę subsaharyjską określano mianem hinterlandu, czyli obszaru zaplecza, obszaru eksploracji, ale także obszaru krzyżowania się wpływów, mocarstw, jako pewnych konfliktów zastępczych. Pojęcie konfliktu zastępczego to dzisiaj przeważnie używa się tego określenia proxy war. Syria, Donbas. Ale spójrzmy na to, jak przebiega rywalizacja gospodarcza i polityczna o wpływy w Afryce, ale także w Ameryce Południowej, bo to także dzisiaj jest hinterland. Cały ten biegun południowy, łącznie z Australią, Afryką subsaharyjską i Ameryką Południową, to jest dzisiejszy hinterland. I jeśli spojrzymy na Afrykę, to zobaczymy, że główny konflikt gospodarczo-polityczny przebiega między wpływami amerykańskimi i chińskimi. Ja 2 lata temu miałem przyjemność naocznie obserwować ekspansję kapitału chińskiego w Afryce Środkowej. I proszę Państwa, to jest ogromny symptom. Pan profesor Sułek powiedział, że gospodarka chińska nie jest w pełni rynkowa. Panie profesorze, chciałbym Pana mocno przekonać, że jest bardzo rynkowa, ponieważ jest bardzo konkurencyjna. Jest najbardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o Afrykę Środkową, jest, i nie tylko Afrykę Środkową, jeśli chodzi w ogóle o Afrykę, jest jedną z najbardziej konkurencyjną gospodarką i kapitał chiński jest najbardziej konkurencyjny. Dobrze, to może za chwilę o tym. I proszę Państwa, i spójrzmy na te dwa bieguny. Spójrzmy na tę mapę. Północny i południowy biegun, ale między nimi jest jeszcze pewna strefa, jest crash zone, która będzie decydowała w bardzo dużej mierze również o kształcie nowego układu geopolitycznego. Ja uważam, że w pełni z nową mapą geopolityczną, w pełni z nowym wykształconym, zupełnie odmiennym od naszych wyobrażeń układem geopolitycznym będziemy mieli do czynienia do roku około 2045. Do końca tej połowy XXI wieku będziemy żyli, w połowie tego wieku będziemy żyli w zupełnie innym świecie. Uważam, że konflikt, wielki konflikt na Bliskim Wschodzie, na może nawet większym Bliskim Wschodzie, parafrazując to określenie, jest nieunikniony. Konflikt, który narasta, który pęcznieje, konflikt nie tylko saudyjsko-irański, nie tylko mamy z jednej strony Saudów, Egipt, oczywiście Izrael, Stany Zjednoczone, Turcję, Kurdów, i Iran, oczywiście szyitów wspieranych także przez Rosję. Widzimy, przez papierek lakmusowy widzimy tę sytuację, jak w soczewce sytuację obecną geopolityczną w Libanie, czy też na przestrzeni ostatnich 10 lat. I to, jak będzie się kształtowała ta sytuacja w tym pasie pomiędzy tymi dwoma biegunami, północnym i południowym, ma również kolosalne znaczenie. Także reasumując, panie profesorze, uważam, że konflikt, że sojusz chińsko-rosyjski na dłuższą metę jest niemożliwy, a miałem przyjemność przez ostatnich kilka lat rozmawiać z bardzo wieloma analitykami i strategami rosyjskimi i niczego oni tak bardzo, i oni generalnie mówili w prywatnych rozmowach trochę inaczej, czy ich narracja była inna niż ta przedstawiana w mediach głównego nurtu rosyjskiego, które oczywiście straszą Stanami Zjednoczonymi, NATO i tak dalej, ale prawdziwi strategi z prawdziwego zdarzenia, nie publicyści, niczego tak bardzo się nie bali, jak potencjalnego sojuszu amerykańsko-chińskiego zwróconego przeciwko Rosji.
takie bardzo krótkie pytanie do pana doktora Sykulskiego. W geopolityce oprócz argumentów merytorycznych, argumentów racjonalnych, pragmatycznych, również działają emocje. I one też mają olbrzymi wpływ na stosunki między narodami i państwami. Ja tak oglądam sporadycznie telewizję rosyjską. No i w tej telewizji wyraźnie jedyny wróg Rosji, nie Ameryka, nie Ukraina, bo Ukrainę traktuje jako państwo sezonowe, jest Polska. I tutaj, zwłaszcza po tej sprawie związanej z roszczeniami,